Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie, jako że to jest też mój dom, więc trochę czuję się gospodarzem tutaj. Moi drodzy, spotykamy się na naszym kolejnym spotkaniu, właściwie na cyklu spotkań, które w ciągu tych czterech spotkań będą skoncentrowane na Księdze Apokalipsy świętego Jana Apostoła. To jest taka księga, która albo fascynuje w taki sposób, że człowiek bez niej nie potrafi żyć, albo odpycha, powiem to wprost, dlatego że nie jest to księga łatwa w bezpośrednim odbiorze, ale jest niezwykle, niezwykle głęboka i ważna. Ten temat wybrzmiał na jednym z naszych spotkań i już teraz chcę zwrócić uwagę tylko na tytuł. W ciągu tych czterech spotkań rekolekcyjnych w ciągu roku, to jest pierwsze, skoncentrujemy się na tym tekście. Dzisiaj będzie to wprowadzenie. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy mogli pójść dalej, nie robiąc takiego przynajmniej podstawowego wprowadzenia w ogóle w całą księgę. A później nasza uwaga skoncentruje się na listach do siedmiu kościołów. Tych listów jest siedem w Apokalipsie. I tym siedmiu listom poświęcimy nasze kolejne trzy spotkania. Dzisiaj natomiast chciałbym troszeczkę wprowadzić w całość, żebyśmy się tym tekstem zachwycili, zakochali, to wtedy będziemy chętnie wracać. Moi drodzy, postaram się tutaj wyjaśnić to w taki sposób, no powiedzieć Wam to w taki sposób, jak będę umiał najlepiej. To, co tutaj się dokonuje w tej chwili, to nie jest wykład, taki w ścisłym tego słowa znaczeniu, chociaż będę odwoływał się bardzo dużo do tekstu, też do źródeł hebrajskich i greckich, bo bez tego nie możemy tego pogłębić. Ale traktujmy to naprawdę jako medytację. I ja też tutaj przed Wami nie chcę się wymądrzać, tylko chcę się podzielić wiarą tym, co też we mnie w tej chwili jest ważne, jeśli chodzi o ten tekst. Apokalipsa jest księgą absolutnie fascynującą i warto jej poświęcić uwagę. Bardzo się cieszę, że ten temat został na ten rok wybrany. Mamy rok Kościoła, wierzę w Kościół powszechny, prawda? Więc znakomicie się ten temat wpisuje. Przystępujemy zatem od razu do spotkania. To jest tytuł, który gdybym mógł dać tej księdze, to bym go dał. Gdybym miał jednym słowem, jednym zdaniem określić, czym jest Księga Apokalipsy, to bym bez wahania użył słowa nadzieja. Nadzieja. I myślę, że to od razu jest mocno inne od takiego potocznego pojmowania tego terminu, prawda? Bierzemy do ręki gazetę, czytamy, wydarzył się wypadek, apokalipsa na S8, bo zginęli ludzie, tak? Dzisiaj patrzymy z przerażeniem na to, co dzieje się już nie tylko na Ukrainie, ale też na Bliskim Wschodzie. Tak nawiasem mówiąc, spędziłem w Jerozolimie na studiach w Ziemi Świętej prawie rok. Kiedy patrzę w telewizji na te obrazy, bardzo mało telewizji oglądam, bardzo niewiele, ale czasami coś tam widzę, to niektóre miejsca rozpoznaję. W Strefie Gazy, tam gdzie teraz toczą się walki, nie byłem nigdy, ale na zachodnim brzegu Jordanu, tam gdzie to są też tereny należące do tak zwanego do Palestinian Authority, tam bywałem często, więc jak widzę te obrazy, to mnie po prostu serce się kraje. I często też słyszymy apokalipsa, prawda? To słowo jest używane bardzo często. Po słynnym filmie Apocalypse Now, jeśli dobrze pamiętam polskie tłumaczenie, to było Czas Apokalipsy, bardzo znany film, zresztą oparty na książce Josepha Conrada, Jądro Ciemności, bardzo znana literatura. To słowo apokalipsa jeszcze bardziej nabrało tego bardzo negatywnego znaczenia. Tymczasem ja chcę od samego początku powiedzieć, że absolutnie nie jest tak.
Jeżeli wyjdziemy z tego spotkania z tym przekonaniem, to będzie bardzo dużo. Apokalipsa nie ma nic wspólnego z katastrofizmem, nie ma nic wspólnego ze strachem. Tam zupełnie o coś innego chodzi. I tak jak powiedziałem, gdybym miał jednym słowem określić tę księgę, to powiedziałbym Wielka Księga Nadziei Chrześcijańskiej. Tutaj chcę zacytować jeszcze na początek wypowiedź pana profesora Michała Wojciechowskiego. To jest świecki biblista, który napisał najnowszy komentarz do Apokalipsy w języku polskim. Jest taka seria, nowy komentarz biblijny. I pan profesor z Olsztyna, to jest świecki człowiek, bardzo dobry specjalista od literatury apokaliptycznej w ogóle, w jednej ze swoich książek zawarł to zdanie. Nie ma drugiej księgi, która byłaby czytana tak na opak. Wielu w dobrej wierze czyta wszystko na odwrót. I tak to właśnie jest. Moi drodzy, czym dzisiaj się zajmiemy? To nasze dzisiejsze spotkanie będzie wprowadzeniem do kolejnych trzech, gdzie skoncentrujemy się już wyłącznie na listach. Listy do siedmiu kościołów, które mają swoje miejsce w strukturze tej księgi, co już za kilka minut zobaczymy. One są takim przesłaniem ponadczasowym i dlatego też dla nas są ważne, bo możemy je czytać też w takim kluczu bardzo osobistym. To, co Jan pisze do kościoła w Pergamonie, czy w Tiatyrze, czy w Efezie, czy w Smyrnie i tak dalej, to tak jakby pisał do Magdy, do Tomka, do księdza Zbyszka, do każdego. Bo to są bardzo osobiste rzeczy, więc my w tym kluczu też będziemy to czytać. Natomiast musimy najpierw zająć się kilkoma sprawami takimi introdukcyjnymi. I na co dzisiaj poświęcimy czas? Chciałbym przede wszystkim, abyśmy wyjaśnili sobie, czym w ogóle jest apokalipsa i tak zwana apokaliptyka, czy literatura apokaliptyczna, bo to jest bardzo, myślę, istotne. Dalej poświęcimy uwagę strukturze tej księgi. Ona ma 22 rozdziały i to nie jest tak wszystko, że tak powiem, przypadkowe. Tam wszystko jest bardzo uporządkowane. I chciałbym też poświęcić czas dzisiaj na to, co chyba jest takim najbardziej specyficznym rysem apokalipsy, to jest symbolika. Bo kiedy my bierzemy tę księgę do ręki, to co widzimy? Jakieś bestie nam chodzą, prawda? Jest mowa o jakichś dziwnych liczbach. Ciągle ktoś umiera. Ja tak kiedyś obliczyłem, że gdyby dokonało się dosłownie to, co tam się mówi, że tam trzecia część gwiazd płonęła i trzecia część roślin i tak dalej, to po kilku pierwszych rozdziałach tam już by nie było czego niszczyć. A tymczasem do 22 rozdziału cały czas coś tam się dzieje, więc o coś jednego to musi chodzić. Więc moi drodzy, wyjaśnimy sobie, czym jest apokaliptyka, apokalipsa i literatura apokaliptyczna. Wyjaśnimy sobie samo słowo. Wyjaśnimy sobie, jak ta księga jest zbudowana. I wyjaśnimy sobie, czym są te symbole, jakie one są, jak są zbudowane, bo to są klucze, które pozwolą nam otworzyć kolejne drzwi. Wyobraźcie sobie, że wchodzimy do pomieszczenia. W tym pomieszczeniu jest kilka innych pomieszczeń. Idziemy tam na koniec, tam gdzie jest nagroda, ale musimy parę drzwi po drodze otworzyć. Dzisiaj są pierwsze. Co Księga Apokalipsy mówi sama o sobie? Bo od tego warto zacząć. Zaczynamy zatem od lektury tekstu. To jest sam początek. Dwa pierwsze wersety i później werset 9 i 10. Objawienie Jezusa Chrystusa, później te greckie wyrazy wyjaśnię, natomiast najpierw po polsku to przeczytamy. Objawienie Jezusa Chrystusa to są pierwsze słowa, dlatego takie tutaj wypukliłem. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać swym sługom, co musi stać się niebawem. A on, wysławszy swojego anioła, oznajmił przez niego za pomocą znaków słudze swojemu Janowi. Ten poświadcza, że Słowem Bożym i świadectwem Jezusa Chrystusa jest wszystko, co widział. Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i królestwie i wytrwałości w Jezusie, byłem na wyspie Patmos
z powodu Słowa Bożego i świadectwa Jezusa. Doznałem zachwycenia w Dzień Pański i posłyszałem za sobą potężny głos, jak gdyby głos trąby. Pierwsze słowo tej księgi to słowo objawienie. Objawienie. I w języku greckim słowo objawienie to właśnie apokalipsis. Apokalipsis. Czyli sama nazwa apokalipsa to jest pierwsze słowo tekstu i to jest, tłumaczy się jako słowo objawienie. Zobaczcie, nie mamy tutaj ani słowa katastrofa, ani słowa strach, ani słowa nieszczęście jakiekolwiek, tylko mamy słowo objawienie. W naszych wydaniach Pisma Świętego, kiedy bierzemy Biblię do ręki, mamy na końcu apokalipsa świętego Jana Apostoła, prawda? To jest dokładnie to słowo. W niektórych tłumaczeniach współczesnych odchodzi się już od słowa apokalipsa i pisze się objawienie świętego Jana Apostoła. Na przykład widziałem jedno z ostatnich tłumaczeń na język angielski. Tłumaczył, nazwa księgi jest The Book of Revelation. Czy niemieckie Offenbarung. Le livre de révélation, mówią Francuzi, czy il libro della rivelazione po włosku. Często dzisiaj w tłumaczeniach współczesnych nawet od tego tytułu się obchodzi, bo on stał się zbyt niezrozumiały. Bo słowo apokalipsa to słowo objawienie. To jest pierwsze słowo. Objawienie, które dał mu Bóg, aby ukazać swym sługom, co musi stać się niebawem. Czyli co komu, kto objawia tutaj. Ja tu przygotowałem taki schemat, żeby to było bardzo jasne dla nas. To jest kluczowy slajd, kluczowy. Jaki jest, że tak powiem, mechanizm apokalipsy? Co tam się w ogóle dzieje? Jest to apokalipsis, czyli objawienie, które Bóg daje Jezusowi Chrystusowi. Czyli ten tekst idzie, że tak powiem, z samej góry, od szefa, mówiąc tak kolokwialnie. Bóg, który daje Jezusowi Chrystusowi, a on co robi? Przekazuje słudze swojemu Janowi, który sporządza tekst. Czyli to nie Jan sobie wymyślił, prawda? Usiadłem sobie przy biurku, włączyłem dobrą muzykę. Ja lubię, wiecie, taką muzykę, jak pracuję mocno, to tak w tle taka muzyka klasyczna, Vivaldi albo Beethoven, bardzo mi pomaga. Tak nie za głośno, nie za cicho, tak w sam raz. Jak to moja babcia mówiła, w sam rytm. Tak. I to pomaga się, że tak powiem, skoncentrować. Więc to nie jest tak, że Jan sobie usiadł, herbatkę zrobił i mówi, teraz napiszę fajne dzieło. Trochę ludzi postraszę. Nie. To jest objawienie, apokalipsis, czyli coś, co nie pochodzi od człowieka. Coś, czego człowiek sobie sam nie wymyślił, prawda? Które pochodzi od samego Boga. Potem Bóg przekazuje to Jezusowi Chrystusowi, który jest tym, który objawił nam Ojca. My to wiemy też ze wszystkich ksiąg Pisma Świętego, prawda? Jezus pokazał nam Ojca, pokazał nam wolę Bożą, ukazał nam ją, wyjaśnił. I Jezus Chrystus przekazał to swojemu słudze Janowi, który pisze księgę. Objawienie Jezusa Chrystusa, czyli dane Jezusowi Chrystusowi, które dał mu Bóg, aby ukazać swoim sługom, co musi się stać niebawem, a on, wysławszy swojego anioła, oznajmił przez niego za pomocą znaków, popatrzcie, znaków, słudze swojemu Janowi. Ten poświadcza, czyli Jan poświadcza, że Słowem Bożym i świadectwem Jezusa Chrystusa jest wszystko, co widział. Okej? Kochani, to jest bardzo ważne, co teraz mówię. To jest klucz. To jest klucz. Troszkę tak to akademicko teraz brzmi, ale musimy zrobić ten krok koniecznie. A więc Bóg, Jezus Chrystus, Jan. I popatrzcie, tutaj przeskoczę. Przepraszam bardzo, bo źle, w drugą stronę. Tutaj umieściłem na stronie tytułowej, nie przez przypadek, ten slajd. Ja do niego za chwilkę wrócę,
Ale tutaj mamy dokładnie ten schemat. Bóg przekazuje Chrystusowi, a Chrystus przekazuje Janowi. Otóż tutaj mamy, zobaczcie, widzicie, to jest taka ręka z boku. Tu jest palec. Tu. Tu cię pokazuję teraz czerwono. Trochę ręka mi drży, ale to tutaj jest. Tu jest Chrystus, to jest ręka Chrystusa, który mówi do Jana. To jest Jan. Tutaj jest po grecku napisane skrótami hoteologos, czyli teolog. I taka tutaj uwaga przy okazji. Dzisiaj to słowo teolog jest bardzo mocno stosowane, prawda? Mówi się, ktoś zrobił, nie wiem, magisterium z teologii, czy doktorat jakiś, prawda? I się mówi, to jest teolog. No, tak tego słowa używamy często. W starożytności słowo teolog było stosowane bardzo rzadko. Słowo teolog od greckiego hoteologos, theos logos, znaczy ten, który mówi słowa prosto od Boga. I tak nie szermowano tym tytułem. Dzisiaj taka trochę inflacja jest. Tutaj bez, oczywiście nie chcę nikogo obrazić, ale tak to właśnie jest. Ktoś ma jakiś tytuł, prawda? To jest teolog. Chwila, chwila. Można i bez tytułu być teologiem. To jest pierwsza sprawa. Więc w starożytności, na przykład w tekstach ojców Kościoła, kiedy Augustyn mówi, teolog tak powiedział, to nie było wątpliwości, kto to był. Kto to był? Święty Jan. To był jedyny z apostołów, który miał ten przywilej, że go tak nazywano. Prawda? To tak wiecie, jak no, tutaj we wspólnocie Glorioza, prawda? Kiedy się mówi założyciel, to wiadomo, o kogo chodzi. I to jest oczywiste. To jest fakt. I to jest rzecz, którą każdy akceptuje, każdy zna. Nie musimy imienia, nazwiska, bo wiemy, o kogo chodzi. Prawda? Tutaj w seminarium, jak kleryk słyszy wicerektor, to wiadomo, kto o to chodzi. Prawda? I nawet dobrze, bo to krócej niż imię, nazwisko i tamte wszystkie te rzeczy. Więc to jest Jan, który otrzymuje od Jezusa słowo i zobaczcie, Jan dyktuje, to jest, nazywa się Prochor, według tradycji to był jego sekretarz, który spisywał wszystko. W starożytności te wielkie osobistości same nie pisały, tylko miały sekretarzy. Święty Paweł też pisał przy pomocy sekretarzy. I wiecie, gdzie to jest widać? Jak się bierze na przykład list do Rzymian, który jest na pewno świętego Pawła, jak się go czyta w języku greckim, bo jak się czyta w tłumaczeniach, to już tego jest nie widać, bo zdania są podzielone, ale jak się bierze tekst grecki w oryginale, w manuskrypcie, to widać wyraźnie, że Paweł tak sobie chodził pewnie od okna do okna i dyktował temu swojemu sekretarzowi. I momentami tam naprawdę nie wiadomo, o co mu chodzi. Bo widać, że się zamyślał, albo coś mu do głowy przyszło w międzyczasie. I tam te wszystkie zaimki relatywne, który, przez którego, dla którego, którego. Ja czasem, jak to czytam, tak już mówię, Paweł, o co tobie chodzi? To takie moje kolokwialne są dialogi ze świętym Pawłem, apostołem, z którym się bardzo przyjaźnie. Na bierzmowanie mam imię Paweł, więc przyjaźnie z jednym bardzo. Ale wierzcie mi, że czasem tak jest. Więc Jan również używał sekretarza. To jest pewne, bo to była praktyka ogólnie stosowana. Gdzie się to znajduje, to za chwilkę wam powiem. A więc Apokalipsa jest tekstem, który od samego początku jest powiedziane, to nie jest coś, co sobie człowiek tak napisał, bo mu się tak podobało. To pochodzi od samego Pana Boga. A zatem, co Apokalipsa mówi o sobie? Te pierwsze wersety, z których tam cztery żeśmy przytoczyli, odpowiadają nam na te pytania. Co to jest? Jest to objawienie, apokalipsis. To po pierwsze. Kto jest autorem? Święty Jan Apostoł. Teraz pytanie, czy to był apostoł Jan, czy jakiś inny Jan, to też jest otwarte pytanie. Nie chcę wam teraz tutaj namieszać w głowach, ale we wspólnocie Kościoła w Efezie był taki Jan zwany prezbiter i niektórzy mówią, że to być może on był autorem tego, ale my zostaniemy przy tezie tradycyjnej, żebyśmy sobie tutaj nie namieszali za bardzo. Ale mówię wam, że taka możliwość jest. Jest. Napisałem, a właściwie sam Bóg, autorem jest święty Jan, bo on to napisał, prawda?
przy pomocy Prochora sekretarza, ale tak naprawdę to on otrzymał to słowo. Otrzymał. Kiedy powstała Apokalipsa? Uwaga, w Dzień Pański. To jest bardzo ważne. Popatrzcie, tutaj jest doznałem zachwycenia w Dzień Pański. Jest takie greckie sformułowanie ente kyriake hemera, które znajduje się w całym Piśmie Świętym tylko w tym jednym, jedynym miejscu. To jest jedyny raz, kiedy się to mówi. Moi drodzy, Dzień Pański to jaki to jest dzień? To jest niedziela, prawda? Czyli dzień po szabacie. Dokładniej mówiąc, co to jest za dzień? Co się w Dzień Pański dzieje? Zmartwychwstanie. I wspólnota co robi w Dzień Pański? Gromadzi się na Eucharystii. Prawda? Czyli kontekstem, w którym Apokalipsa zostaje objawiona, jest nie jakikolwiek dzień, ale to jest Dzień Pański. Dzień Eucharystii. Dzień triumfu Chrystusa. Jak mówili niektórzy ojcowie Kościoła, ósmy dzień tygodnia. Ósmy dzień tygodnia. Wiecie o tym, że było takie sformułowanie, taki zespół muzyczny jest. W seminarium tutaj mieliśmy ósmy dzień tygodnia. Jak byłem takim małym chłopakiem, to mój wujek, który sobie lubił pożartować, mówił tak, jak ja liczyłem dni, uczyłem się dni tygodnia, byłem poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, a wujek mówił szóstek. Ja mówię, jest sobota, bo w przyszłym tygodniu będzie szóstek. No i ja w przyszłym tygodniu, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, no znowu ta sobota, no to na przyszły tydzień ten szóstek, prawda? No szóstka nie ma, jest sobota. Ale ósmy dzień tygodnia jest. Bo to jest, dla chrześcijan jest to ten szczególny dzień. To taka, taka nazwa, która oczywiście nie jest używana, ale ona ma znaczenie tego, że to jest dzień inny niż wszystkie inne. Dlaczego? Bo chrześcijanie gromadzili się razem na modlitwie. Bo to było wspomnienie Chrystusa zmartwychwstałego. Wiecie, jak spotkałem, bardzo mnie to zaskoczyło. Czytałem kiedyś jeden ze starych manuskryptów i wyobraźcie sobie u Tertuliana. Znalazłem takie sformułowanie, to jest trzeci wiek, jak on mówi, że chrześcijanie to są ci, którzy żyją według niedzieli. Tak poganie mówili o chrześcijanach. To są ci, którzy żyją według niedzieli. Fakt, że chrześcijanie gromadzili się na Eucharystii, to ich wyróżniało spośród innych. Jest on chrześcijaninem, czy nie jest? No, jest taki sam. Chrześcijanie nie różnią się niczym. Nie mają innej skóry, nie mają innych oczu. To są ludzie jak każdy inni. Ale oni to w niedzielę się spotykają na modlitwie. To są ci, którzy żyją według niedzieli. Takie sobie pytanie stawiam dzisiaj. Czy dzisiaj ludzie, że tak powiem, niewierzący z zewnątrz, nazwijmy to, patrząc na nas, na wspólnotę chrześcijańską, czy mogliby powiedzieć, że żyjemy według niedzieli? Jak w niedzielę do kościoła się nie pójdzie, bo po co? Przyksiędza, msza nie zając, nie ucieknie. To się rozumie, że zając to... Ja to też rozumiem. Ale takie podejście jest, prawda? Zobaczcie, jak żeśmy daleko odeszli. W III wieku mówili chrześcijanie to ci, którzy żyją według niedzieli. Bo to ich wyróżniało. Ktoś patrząc z zewnątrz mówił, oni mają coś, czego my nie mamy. To ich specyfikum, ta ich odrębna cecha, prawda? I zobaczcie, Apokalipsa jest objawiona właśnie entech kyriake hemera. Podkreślam raz jeszcze, jedyny raz w całej Biblii Starego Nowego Testamentu, gdzie używa się takiego sformułowania. Gdzie powstała? Na wyspie Patmos, na Morzu Egejskim. Kontekst powstania? Okrutne prześladowanie chrześcijan. Powiem to już teraz. Kochani, my biorąc Apokalipsę do ręki, my możemy się gorszyć, my możemy się dziwić, my możemy się wzdrygać, bo tutaj zabili, tam zabili, tu krew, tam krew. Dla tych ludzi, którzy żyli w tamtym czasie, Apokalipsa powstała około roku 90 po Chrystusie, a rok 90 po Chrystusie mniej więcej, to są czasy panowania cesarza Domicjana, jednego z największych prześladowców Kościoła. Moi drodzy, krew się lała na prawo i na lewo. Rzymscy cesarze byli... To był czas, kiedy Rzym, pierwszy wiek po Chrystusie, miał kilku
cesarzy, którzy byli psychopatami. Caligula. Caligula, który mianował senatorem swojego konia, jak wiecie. I wprowadził go do senatu i powiedział, że on ma więcej rozumu niż wszyscy senatorowie razem wzięci. No. Mianował go konia tym senatorem. Neron, który podpalił Rzym, najprawdopodobniej on to zrobił. Zmuszony do samobójstwa wołał, co za artysta ginie razem ze mną. Domicjan, w czasie którego była Apokalipsa pisana, to był człowiek, który, jeden z historyków rzymskich to zapisał, wyobraźcie sobie, kiedyś na kolację zaprosił niewolnika, którego najpierw upił, potem go osobiście odarł ze skóry i jeszcze go ukrzyżował. Własnymi rękami. Więc to był czas, kiedy ta krew lała się na prawo i na lewo. Więc te obrazy, które tam się znajdują w tej księdze, one dla tamtych ludzi nie były absolutnie niczym nowym. Oni to w życiu mieli. Wielu z nich straciło krewnych w cyrkach, na jakichś zawodach. Wielu z nich straciło najbliższych prześladowaniach. Wielu z nich uciekło. Oni tym na co dzień żyli. Więc ta księga odbija rzeczywistość. Jeżeli my chcemy ją zrozumieć, to musimy dobrze wejść w tamten kontekst. Bo inaczej, tak wiecie, pływamy trochę na powierzchni. A zatem jest to objawienie, jest to przepiękny obraz Tycjana, włoskiego malarza, który fantastycznie oddał to, o czym mówimy. Popatrzcie, tutaj jest, typowe jest w Apokalipsie, wiele razy się to powtarza, to sformułowanie, ujrzałem niebiosa otwarte. To tak, wiecie, jakby ktoś stanął i po prostu wyobraźcie sobie, że niebo to jest niebiosa, to tak jakby tutaj jakaś kotara była. Ktoś wstaje i rozdziera to, prawda? Rozdziera to. I tutaj mamy w tle, zobaczcie, widzicie, tu jest Bóg Ojciec. Tutaj twarz jest. No, malarz jak malarz, przedstawił jak umiał. Tu jest Bóg Ojciec, aniołowie. I Bóg Ojciec komunikuje się z Janem bezpośrednio w ten sposób, że przekazuje mu to objawienie. Tutaj mamy orła, który nawiązuje, jak wiecie, do symbolu Jana Ewangelisty. Symbolem Jana Ewangelisty jest orzeł, stąd właśnie ten obraz. Jan Apostoł, który był młodym człowiekiem, piękny jest ten obraz Dirka Buca, święty ewangelista na Patmos około roku 1465. Tutaj zwraca uwagę, to się bardzo mocno powtarza, młody wiek Jana. Jan według tradycji, jak wiecie, był jednym z pierwszych czterech powołanych przez Jezusa. Wraz ze swoim bratem Jakubem. I potem była jeszcze druga para braci, czyli Andrzej i Piotr. Tak, Piotr i Andrzej. Jan musiał być nastolatkiem, musiał być bardzo młodym chłopakiem. I to również tłumaczy, dlaczego mógł wejść na przykład do pałacu Kajfasza podczas męki Pana Jezusa. W Ewangelii Jana jest kilka takich perełek, które jak tak się wygrzebie, to dają nam ciekawy obraz tego człowieka. To musiał być bardzo młody człowiek, który miał znajomych też pośród, że tak powiem, elit, bo Jan mówi się, że wszedł na dziedziniec arcykapłana. To było rzeczą prawie niemożliwą. Musiał kogoś znać. Jak to się mówi, miał chody tam u kogoś. Jakoś tam furtkę mu uchylił. Wszedł. Tak samo został przy krzyżu, bo jego jako nieletniego nie obowiązywało prawo rzymskie. Dlatego został przy krzyżu. I potem jest ta tradycja, że Jan dożywa późnej starości właśnie na wyspie Patmos. Ale jest też inna tradycja, która mówi o czym, że Jan został ugotowany w oleju. 27 grudnia, kiedy obchodzimy jego wspomnienie liturgiczne, to jest dzień, w którym święci się olej. Bo jest taka druga tradycja, która mówi, że został ugotowany w gorącym oleju. Gotowanie w gorącym oleju nie jest żadnym dziwactwem. W feudalnej Francji to była jedna z głównych tortur stosowanych przeciwko heretykom. Jak ktoś miał, komuś zarzucono herezję, to wtedy to była jedna z najgorszych tortur, wrzucano ich do gotującego się oleju. To nawet, ja sobie nawet tego obrazić nie potrafię.
Nawet nie próbuje. Natomiast jest ta tradycja, która mówi właśnie, że on, ale to jest tradycja poboczna. Generalnie uważa się, że umarł w wieku bardzo podeszłym. Natomiast przedstawia się go jako młodego człowieka zazwyczaj. W Dzień Pański, tutaj zobaczcie na tym obrazie Hieronimusa Boscha, mamy tło Antwerpii, kościoły, no święty Jan na Patmos, raczej kościoła to nie miał, tak jak to my mamy, ale on to tak namalował. I Patmos, gdzie to jest? Popatrzcie, to jest Grecja, dzisiejsza, to jest dzisiejsza mapa oczywiście, to jest Turcja, prawda? Patmos to jest ta wysepka tutaj, gdzie ta, jest ta strzałeczka. Dokładnie w tym miejscu. Jest to malusieńka wysepka, która terytorialnie należy do Grecji, dzisiaj tak jest również, ale jest bardzo blisko Turcji już. Dlaczego mi zależy na tej mapie? Dlatego, że popatrzcie, tak wygląda, to za chwilkę o tym powiem, natomiast popatrzcie na to, tu jest Patmos, to jest to samo miejsce, prawda? Tu. A tutaj mamy tych 7 kościołów Apokalipsy. Widzicie? I idziemy według wskazówek zegara. Efes, Smyrna, Pergamon, Tiatyra, Sardes, Filadelfia i Laodycea. Oczywiście ta Filadelfia jest dużo wcześniejsza od Filadelfii United States, którą wszyscy znają. To nie ta. To nie ta. Czasami jak na wykładzie o tym mówię, to pytałem się, a to oni tam pojechali i założyli nową Filadelfię? Nie sądzę. Słowo Filadelfia znaczy po prostu miłość braterska. To było greckie słowo, które było często używane. Więc zobaczcie, Patmos znajduje się tutaj, więc on pisze o tych kościołach, które są bardzo blisko tej wyspy. On nie pisze gdzieś tam o kościołach dalekich, dalekich, prawda? To nie jest przypadek, że tych 7 kościołów to są właśnie te kościoły. No to jest blisko Patmos. Sama wyspa Patmos, tutaj mamy jej obrys, tak ona dzisiaj wygląda. Za chwilkę wam pokażę kilka zdjęć, żeby tak wejść w temat. Najważniejsze miejsce to jest to, Cave of the Apocalypse, to jest miejsce według tradycji, gdzie pisał Jan, gdzie tutaj ta grota, którą wam pokazywałem, gdzie tam słyszy, gdzie on słyszy tego Boga, prawda, i dyktuje temu swojemu sekretarzowi, to byłaby w tym miejscu. Dzisiaj jest tam taki klasztor Chora się nazywa, skała Groikos, gdzie według tradycji bardzo często przychodził, a tutaj jest bardzo piękny port dla współczesnych wycieczkowców. Więc kilka zdjęć, żebyśmy sobie tak uświadomili. Więc to się dokonało na tej wyspie, niewielka wysepka, bardzo blisko już wybrzeża tureckiego, chociaż należy do Grecji. Popatrzcie, to jest właśnie, tutaj mamy port, tu jest wycieczkowiec duży, widać, zacumowany. Ta zatoka, o ta tutaj, to jest ta zatoka. Ta. To jest port Skala się nazywa. Miałem okazję być tam raz, widziałem to, rzeczywiście bardzo piękne miejsce. Skały są szare, bo to jest tu wulkaniczne, są skały pochodzenia magmowego, więc szare to wszystko jest. To są te popioły lawowe. Wiecie na przykład, że Santorini to jest kaldera wielkiego wulkanu, prawda? On ma taki kształt, bo tam jest tak naprawdę krater pod spodem. Gdyby tę wodę wypompować, to tam krater jest pod spodem, więc te wyspy mają kształt taki, bo tam była bardzo wysoka działalność sejsmiczna. To jest skała Groikos. Według tradycji on tutaj przychodził. Skała nam nie powie. Kiedyś może w przyszłości tam na górze nam się zwierzy, czy przychodził do tej skały, czy nie. To jest Chora, właśnie to miejsce, gdzie znajduje się teraz kościół poświęcony świętemu Janowi. On ma oczywiście charakter obronny, to są mury obronne wokół. Tam w środku jest to, co jest najważniejsze dla nas, jest ta budowla, widzicie? I ona kryje w sobie skałę, według tradycji tam Jan pisał. I przy wejściu nad drzwiami wejściowymi, to wszystko jest bardzo skromne, przed wejściem nad tymi drzwiami mamy tutaj ten łuk. To jest to, co już wam pokazywałem dokładnie. Tutaj mamy Jana, który Prochorowi dyktuje, a tutaj z góry widać jest rękę Boga Chrystusa, który mu niejako komunikuje to przesłanie. Jeszcze raz to samo. Tutaj może większe zdjęcie
Widzicie, tu jest ręka, wyraźnie widać rękę. I tu jest teologos. A tutaj mamy grojkos, to jest ta skała, o której wam mówiłem. Więc tak to zostało przedstawione. Moi drodzy, tyle na temat Apokalipsy mówi nam sam wstęp. Dużo nam mówi. Wyjaśnia, co to jest. Wyjaśnia, kto mówi, do kogo mówi, gdzie mówi, kiedy mówi. I wyjaśnia nam, co jest istotą tego tekstu. To jest objawienie. Święty Hieronim ma taki piękny tekst w języku łacińskim. Zacytuję go tylko, bo jest warty. Apokalipsis Ioannis tot habet sacramenta quod verba. Laus omnis inferior est, in verbis singulis, multiplices latent intelligentiae. Apokalipsa Jana ma tyle tajemnic, tyle rzeczy nieodkrytych, to jest słowo sakramentum, tak użyte w tym sensie tutaj, tyle ma rzeczy tajemniczych, ile ma wyrazów. Hieronim mówi, tyle ma tajemnic sobie ta księga, ile ma wyrazów. Każda chwała, każda pochwała jest zbyt mała. W poszczególnych słowach znajduje się bardzo głęboka treść. I ma nawet nie głęboka, ile multiplic jest różnoraka, wieloraka treść. A więc widzicie, że od samego początku ta księga wzbudzała fascynację, wzbudzała też pewien lęk, ale też, jak powiedziałem, nie ma drugiej takiej księgi. I teraz pytanie, które już postawiliśmy sobie. Księga, która fascynuje i przeraża. Czy Apokalipsa to katastrofa, czy nieszczęścia, czy pesymizm i strach? Czy to jest detaliczny opis końca świata? Nie. Moi drodzy, dopowiem do tego. Podczas pandemii mnóstwo było takich różnych kaznodziejów, też w sutannach, w koloratkach, którzy bardzo dużo tę księgę wykorzystywali. I jak raz czy drugi posłuchałem tego, co mówili, wierzcie mi, naprawdę, ja się przeraziłem. Bo myślę sobie, jak można tak nieodpowiedzialnie manipulować ludźmi. Mówili, powiem to wprost, takie bzdury, że po prostu nie dało się tego słuchać. Ja nie byłem w stanie tego za długo słuchać. Czyste manipulowanie tekstem. Mam komentarz do Apokalipsy, mógłbym wam go pokazać, autora amerykańskiego, który interpretuje tę księgę jako opis II wojny światowej. I jak tam są te ci aniołowie, a to anioł taki, jeździ siaki, owaki, to tak, to jest Hermann Göring, to jest generał von Rundstedt, to jest Himmler, to jest von Paulus. Pytanie zasadnicze jest takie, skąd ty wpadłeś, człowiecze, na takie pomysły? Na czym opierasz taką interpretację? Odpowiedź jest jedna, na niczym. Bo czasem, wiecie, ludzie mają taki bardzo głębokie źródło informacji, które nazywa się, bo mnie się tak wydaje. I jak ktoś się tak od strony takiej naukowej opiera na takim źródle i potem jeszcze daje to ludziom, no to czasem są skutki opłakane. Nie można opierać się w interpretacji tego tekstu, bo mnie się tak wydaje. A zatem, powtórzę to raz jeszcze, jest to wielka księga nadziei chrześcijańskiej. I zanim wyjaśnimy sobie termin Apokalipsa, chciałbym odwołać się i tutaj homagium publiczne złożyć temu księdzu. To jest profesor Hugo Jesus Maria Vanni, Argentyńczyk włoskiego pochodzenia, który był moim profesorem na Instytucie Biblijnym w Rzymie. I to od niego uczyłem się Apokalipsy. Byłem u niego na dwóch wykładach i na seminarium właśnie z tej księgi. Kochani, absolutna fascynacja. Człowiek tak mądry, tak skromny, tak przystępny, tak ludzki. Dla mnie absolutny ideał profesora, wychowawcy, księdza, przyjaciela. Nie chcę przedłużać tutaj, żeby nie zabierać czasu cennego na inne rzeczy, ale odnosił się z tak ogromną wyrozumiałością, był bardzo wymagający. Na egzaminach dużo było osób, które nie zdawały u niego, ale nikt pretensji do niego o to nie miał.
To był fantastyczny profesor i przyznam szczerze, że kiedy myślałem już o pracy doktorskiej, to pomyślałem od razu o nim, bo tak mnie to apokalipsę zachwycił. Po pierwszych wykładach szczęka mi opadła, musiałem zbierać i podnosić. I on, skromny człowiek, mówi: proszę księdza, ja jestem chory, jestem starszym człowiekiem, ja umrę. Ksiądz tego przewodu nie dokończy, nikt się tego nie podejmie, niech się sobie poszuka innego promotora. Ja tak zrobiłem, posłuchałem się go. Jemu się pożyło całkiem nieźle. Zobaczcie, zmarł 2018 roku, to już długo, długo po tym, jak ja skończyłem studia. Zmarł w dzień po swoich urodzinach. Zobaczcie, urodził się 26 września, a zmarł 27. Tak świętował, że aż... No właśnie. Człowiek dla mnie absolutny autorytet. Wiele w tym, z tego co tutaj wam powiem, opieram na jego studiach, na jego książkach. Zwłaszcza dwie książki przecenne, wspaniałe. To jest ta książka, Apokalipsa, Hermeneutyka, Egzegeza i Teologia. I to jest dokładnie ta książka. Z niej korzystałem bardzo dużo. I ta druga, to jest dokładnie ta. Drugi tom zostawiłem w pokoju, w czym chciałem powiedzieć. Na tych dwóch dziełach, to są dzieła tego profesora, dla mnie absolutny autorytet. To jest człowiek, słuchajcie, który miał 3 doktoraty. Miał doktorat z języków klasycznych, greki i łaciny na Uniwersytecie w Cambridge. Miał doktorat z Pisma Świętego na Biblikum, tam gdzie też ja studiowałem. I miał doktorat z literatury włoskiej na Uniwersytecie Rzymskim La Sapienza. Człowiek o tak niesamowitej erudycji, że aż nieśmiało się. Z drugiej strony niezwykle skromny człowiek, uśmiechnięty. Niektórzy nazywali go proboszczem Biblikum, bo był taki bardzo przystępny, bardzo miły. Mam bardzo piękne wspomnienia po nim. Jeden przykład tylko powiem. Na seminarium naukowym, gdzie byliśmy, on brał zawsze 10 osób, nie więcej, bo chciał, żeby wszyscy uczestniczyli, żeby można było się wypowiadać, jak to na seminariach. To i tak już było niemało. Jeden powiedział, że na seminarium każdy może zadawać pytania, on odpowie. I pamiętam, jeden z moich kolegów, taki ksiądz z Kolumbii, coś tam była mowa o Talmudzie, no i ten ksiądz pyta się: profesorze, a co to jest Talmud? Wiecie, takie pytanie to tak jakby kierowcy zapytać, co to jest kierownica, prawda? No, rzecz oczywista. No i oczywiście rozległ się ha, 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 hi, hi, hi. A ten powiedział: przepraszam bardzo, czemu się śmiejecie? Ja powiedziałem, że każde pytanie jest tutaj do zadania, więc ja studentowi odpowiem. I on spokojnie wyjaśnił, co to jest Talmud. To tak jakby kierowca powiedział: kierownica to jest takie urządzenie, którym się kieruje. I jak się źle kieruje, to samochód idzie w rów i tak dalej. Więc tak miał niesamowity szacunek. Dla mnie musiałem to powiedzieć, bo to wszystko, czego z Apokalipsy się nauczyłem, to dzięki niemu. Kochani, a zatem, co to w ogóle jest apokaliptyka? Zaczynamy od tego. Jest to pewne zjawisko literackie i religijne. To nie jest przypadek, że w pewnym momencie w Biblii pojawiają się takie rzeczy. I terminem apokaliptyka określa się określoną wizję świata i historii, jak też pewien gatunek literacki, który był rozpowszechniony między rokiem 200 przed Chrystusem a 200 po Chrystusie, zarówno w judaizmie, jak i w chrześcijaństwie. Wszystkie teksty apokaliptyczne, które się zrodziły się w ciągu tych widełek czasowych, mniej więcej 200 przed Chrystusem i 200 po Chrystusie. Ja wam tutaj przyniosłem, żeby nie być gołosłownym, bo my mamy w Piśmie Świętym jako jedyną księgę Apokalipsy i nam się wydaje to takie bardzo dziwne. Tymczasem zobaczcie, w tych dwóch opasłych tomach, i takich tomów jest jeszcze 7, są apokalipsy żydowskie i chrześcijańskie. I tutaj mamy mnóstwo takich tekstów. Gdybyście wzięli apokalipsy świętego Jana i na przykład apokalipsy, które są tutaj, to są apokalipsy, weźmy najpierw apokalipsy żydowskie. Tak tylko dla przykładu. O, tutaj one są nawet, chyba je wypisałem wszystkie. Oczywiście. Księga Henocha,
testamenty 12 patriarchów, w niebo wzięcie Mojżesza, przepowiednie sybilińskie też krążą, one są dopisywane, przepisywane. Apokalipsa Barucha, cztery księgi Ezdrasza, Apokalipsa Piotra, Pawła, Tomasza, mnóstwo tego jest. Więc chcę powiedzieć, ta księga, którą my mamy jako jedyną księgę, tych ksiąg jest bardzo dużo. Tutaj wam pokazałem dwie książki, ale ich jest dużo więcej. To jest pewien rodzaj literacki, który się wytworzył. Pewien sposób wyrażania się. W Biblii mamy tak. Mamy narrację, prawda? Opis chociażby grzechu, opis stworzenia, opis historii Józefa, sprzedanego braciom. Pamiętacie? To są gotowe scenariusze na film. To, co jest opis historii Józefa sprzedanego braciom, to człowiek za każdym razem czyta to i za każdym razem płacze, bo to jest tak piękne, ta scena, kiedy Józef mówi przez tłumacza, udaje, że nie jest Żydem i robi z siebie Egipcjanina i przez tłumacza mówi i słyszy, jak ci bracia rozmawiają, co on teraz nam zrobi, on nas pozabija, bo jak my się przyznamy, że mieliśmy brata, którego zabiliśmy, to ten Egipcjanin nas wszystkich, i on płacze, bo on słyszy, jak oni się go boją. I potem każe temu tłumaczowi wyjść i wybucha płaczem i mówi, ja jestem wasz brat. Wiecie, to mnie czary mówią, przychodzę, jak teraz to mówię. Za każdym razem, jak się to czyta, i w Biblii są takie teksty, które czyta się bardzo łatwo, to jest historia współczesna. Tam jest takie zdanie w tej historii Józefa, kiedy się mówi, że tak go nienawidzili, jego bracia, że nawet nie byli w stanie na niego popatrzeć. Czy nie jest tak dzisiaj pośród ludzi? Ile razy tak jest? To jest historia współczesna. Mamy w Biblii zapowiedzi proroków, którzy też mają swój specyficzny język. Mamy w Biblii prawo, weźcie Księgę Kapłańską i czytajcie te wszystkie przepisy, to ledwo człowiek to stanie jest wszystko przejść, bo to jest tak nudne. Ja to zawsze żartuję, że jak jakiś ciężki grzech ktoś popełni, to mu dam za pokutę Księgę Kapłańską przeczytać. To mu się odechce na całe życie. Bo to jest ciężko przeczytać. Trochę żartuję teraz oczywiście, ale trudna jest ta literatura. Jest taki traktat rabinacki, który ja musiałem przygotować na jeden z egzaminów. Nazywa się Jadaim, czyli ręce. 40 rozdziałów wszystkich przepisów dotyczących czystości rytualnej. Jak pójdziesz na rynek i zobaczysz krowę w centki takie i takie, to masz skąć rękę do łokcia i potem umyć dwa palce. A jak ta krowa miała ten centek z lewej strony, to masz trzy palce. I weź to, człowieku, zapamiętaj wszystko. Ja w ubiegłym tygodniu w parafii Bożego Miłosierdzia wyjaśniałem też homilii, dlaczego ten skryba zadaje Jezusowi pytanie, które przykazanie jest największe. No bo Tora rabinacka co mówiła? Że trzeba przestrzegać 613 przykazań. A wiecie dlaczego 613? Bo było 365 zakazów i 248 nakazów. A dlaczego tyle? Bo 365 to jest dzień, liczba dni w roku, a 248 według Żydów to co to jest? Liczba kości, z której składa się człowiek. Ja lekarzem nie jestem, nie wiem, z których kości składa się człowiek, ale oni twierdzili, że 248, czyli 248 tyle, ile kości, nakazów, 365 tyle dni w roku zakazów, czyli masz czcić Pana Boga całym ciałem, każdą kością i każdego dnia. Ale ja mówię, Boże drogi, konia z rzędem, kto to zapamięta? No 613 przepisów, no kto to zapamięta? No ściągę trzeba nosić. Więc Jezus odpowiada w sposób absolutnie genialny. I mówi, pierwsze przykazanie jest, będziesz miłował Boga i potem drugiego człowieka, tak? Wiecie, co jest najciekawsze? Że te dwa przykazania, które Jezus wymienił, wcale się pośród tych 613 nie znajdowały. To było dobre. Jezus ich tak, powiem to wprost, kolokwialnie, zrobił w konia wszystkich, że oni się nie spodziewali. Na to pytanie, na tę odpowiedź nie było żadnej kontrodpowiedzi. Żadnej. Zamknął im usta wszystkim. I mówi, na tym wisi dosłownie, tak się rozumie, prawo i proste. Jakbyście mieli gwóźdź, prawda, czy jakiś hak, na tym haku nawieszali. Można wieszać, ale jak się hak wyrwie, to co, wszystko spadnie. Czyli jak tego przykazania nie ma, to te wszystkie 613 przepisów do niczego są nieważne. Możesz sobie przestrzegać, co z tego, i tak najważniejszego nie ma.
Więc Biblia ma różne sposoby wyrażania się. I w tym okresie, pomiędzy drugim wiekiem przed Chrystusem, a drugim po Chrystusie, pojawia się właśnie ta forma. Czyli nie jest to ani jakieś dziwactwo, ani jakaś coś, co nie wiadomo skąd się wzięło, ale pojawiło się w taki sposób wyjaśnianie relacji Boga do człowieka. Czyli jest to pewien rodzaj literacki. My mamy tylko jedną księgę, ale tych ksiąg jest bardzo dużo. I gdybyśmy mogli je analizować tutaj, to byście zobaczyli, że one mają wiele punktów wspólnych, o których teraz powiem. Termin apokalipsa zatem, co to znaczy? Jest to objawienie, to już mówiliśmy. I zobaczcie, skąd on pochodzi. Słowo apokalipsis pochodzi od słówek apo, które w języku greckim znaczy z, to jest angielskie from, czy łacińskie ex, prawda? Skądś. My mówimy ex pracownik. Ex, nie wiem, słucham? Jakiś tam ktoś. Nie lubię słowa ex kleryki, dlatego nie chcę go cytować. I potem mamy kalipto, co znaczy wyłaniam się. Czyli co to jest apokalipsa? To jest wyłanianie się, pokazywanie czegoś, czego do tej pory nie było widać. Jak ja bym się schował tutaj za tym, jak wyjdę, to będzie apokalipsa. Czyli nie ma mnie i jestem. Nie widać czegoś i nagle to jest widać. Więc kochani, apokalipsis to jest objawienie, pokazanie czegoś, czego do tej pory nie było widać. To jest istota tego słowa. Nic wspólnego to nie ma z żadnym katastrofizmem. Nic. Wychodzę skądś, wyłaniam się skądś, oznacza zatem objawiam, wyjawiam coś, co do tej pory było ukryte. I raz jeszcze to powtarzam do znudzenia. Termin ten nie ma nic wspólnego z katastrofą i z dzisiejszym potocznym rozumieniem tego słowa. Gdybym dzisiaj odpowiadał za wydanie nowego tłumaczenia na język polski, to też bym się zastanawiał, czy bym nazwał Księgę Apokalipsy, czy bym powiedział Księga Objawienia Świętego Jana. Chyba bym optował już za tym drugim terminem. Dlatego, że to słowo nabrało zupełnie innego znaczenia i my je inaczej dzisiaj rozumiemy. Wiecie, to jest fenomen typowy dla języka. No, Kochanowski, kochany Jan Kochanowski swoją ukochaną Urszulkę nazywa dziewką. Moja dziewka, tak? Jak ja bym dzisiaj do dziewczyny powiedział, że to jest dziewka, to bym pewnie poczuł tutaj, by powiedział co? Prawda? To słowo dzisiaj ma inne znaczenie. Nie mogę dzisiaj do was powiedzieć, Azali, dzisiaj w sobotę spotkamy się w Łomży, a zaiste spotkamy się. Oczywiście, że nie. Język się rozwija. Język się rozwija. Tutaj są specjaliści od angielskiego. Sądzę, że jak się czyta Szekspira, to trochę inny angielski jest, prawda? Nie współczesny. Ja dostałem teraz z Warszawy, z Uniwersytetu, taką prośbę o przetłumaczenie takiego tekstu, XVI-wiecznego tekstu włoskiego, XVII-wiecznego. Siedzę nad tym tłumaczeniem teraz. No, to jest zupełnie inny włoski. Dante Alighieri i jego Boska Komedia to jest zupełnie inny język. Trzeba bardzo mocno uważać na znaczenie słów, które mają inne znaczenie i są też zupełnie inne słowa. Ja doskonale rozumiem ten tekst, wiem, o co w nim chodzi, ale żeby to dobrze przetłumaczyć, trzeba trochę popracować. To nie jest takie od razu. Więc to samo jest tutaj. Ten termin zupełnie się inaczej dzisiaj odczytuje. A zatem jest to objawienie. Intencja autora nie było ukrywanie czegokolwiek. Celem apokalipsy jest odsłonięcie tego, co do tej pory było zakryte. Po co? Celem apokalipsy świętego Jana jest umocnienie ufności chrześcijan przeżywających ogromny kryzys. Na czym ten kryzys polega? Na tym, że ich kąsają z zewnątrz. To są prześladowania, ale też w samym Kościele, słuchajcie, były herezje. Kochani, nie myślcie, że to było takie proste. Dzisiaj, jak czasami się słyszy, a bo ludzie jakieś głupoty mówią to czy tamto, ja się tym w ogóle nie przejmuję, bo w Kościele zawsze tak było. I Kościół zawsze musiał dbać o czystość wiary. W
pierwszym wieku po Chrystusie, już wkrótko po wydarzeniach paschalnych, rodzi się herezja zwana duketyzmem. Na czym polegał duketyzm? Od greckiego słowa dukeo, wydawać się, to sim angielskie, prawda? Wszystko było pozorne, Jezus był człowiekiem. Nie, to tylko taka ściema, tak się wydawało. Cierpiał, ależ nie, bo to nie było prawdziwe ciało. Oddał życie, ależ nie. On tak trochę udawał, on taką scenkę zrobił. Nie wiem, czy widzieliście film z dalekiego kraju Zanussiego, stary film o Janie Pawle II. Tam jest przepiękna scena, którą ten film się otwiera. Jest droga krzyżowa w Kalwarii Zebrzydowskiej. I mały Wojtyła idzie ze swoim ojcem do baru, bo to zimno było, to wszystko się skończyło. I patrzy, tak oczy ma wielkie. Mówi, tata, patrz. A ten aktor, który grał Pana Jezusa, siedzi przy stole z kuflem piwa, korona cierniowa na stole. I ten dzieciak mówi, to coś to Jezus. Prawda? No, odegrał pewną rolę. Świetnie to zrobił, znakomicie to zrobił. No i miał prawo się rozgrzać potem. No, bój Boże, może tam zmarzł. Prawda? Ja jestem abstynentem, ale jak mu to piwo smakowało, no to mój Boże, no może by tam rozgrzało trochę. Ale o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że Jezus nie odegrał roli. A tak się mówiło w Kościele. W Kościele ludzie to mówili, wierzący to mówili. I potem cała kwestia, czy miał dwie natury, czy jedną naturę, te wszystkie herezje. Później arianizm przyszedł, potem przyszedł monofizytyzm i tak dalej, mnóstwo tego było. Więc Kościół miał problemy swoje. I ludzie walczą, ale baranek już zwyciężył. To jest istotne w Apokalipsie. Jak będziemy omawiali strukturę, zobaczycie to bardzo dobrze. Pierwsza ważna scena w Apokalipsie to jest tron baranka. Ludzie walczą, ludzie cierpią, ale zwycięstwo już jest. To już jest dla szatana, że tak powiem, po rybkach. Księga Apokalipsy jest nazywana Apokalipsą, objawienie, ale to jest też list. Popatrzcie. Jan do 7 kościołów, które są w Azji i tak dalej, tak jak piszemy, prawda, list. I w 22 rozdziale, werset 18. Ja świadczę każdemu, kto słucha słów tego proroctwa, jeśli by ktoś do nich cokolwiek dołożył, Bóg mu też dołoży. Plak zapisany w tej książce. Czyli dobrze czytaj, nie przekręcaj. Nie przekręcaj. To tak, wiecie, jak w kościołach czasem. Jak lektor stanie i się dobrze nie przygotuje, to czasem usłyszymy bardzo ciekawe wersje Pisma Świętego. Ja kiedyś byłem na rekolekcjach, nie powiem w jakiej parafii, za 7 górami, za 7 lasami, daleko, daleko, daleko stąd, ale w naszej diecezji. W naszym mieście. Nie w naszym mieście. I było w Adwencie, to czytanie z Księgi Syracha jest. Tam jest mowa o Janie Chrzcicielu, jest jakże jesteś wsławiony Eliaszu. I taki pan takim gromkim głosem przeczytał, jakże jesteś wstawiony Eliaszu. Ja sobie myślę, no, może pan trochę wstawiony, tak myślałem. Bo on tak to z taką pasją przeczytał, jaki to wstawiony ten Eliasz był, prawda? I buty widzialne i niewidzialne, prawda? I niewiasta obleczona w słońcu, a na jej tronie wieniec z gniazd 12, prawda? To też widziałem. A we Włoszech kiedyś, jeszcze jak byłem, to podczas pasji Pana Jezusa, jeden z czytających, tam jest to słowo, hej rabbi, prawda, prorokuj nam. On przeczytał, ej robbi. Robi to zdrobnienie męskie od słowa Robert. A w naszej katedrze, to było w naszej katedrze, tak, jeden z, bo klerycy śpiewali pasję, no i śpiewający i kur zapiał, ale mu źle wymierzył jakoś tam te melodie, że mu zostało trochę i dodał od siebie kukuryku. To się wydarzyło w naszej katedrze. On miał zaśpiewać i kur zapiał. On do siebie dodał, kukuryku. Także ludzie wiedzieli, że to na pewno był kur. Więc ta księga jest nazwana Apokalipsą, czyli objawieniem,
ale jest też traktowana jako list. Jako list. A list to jest ktoś, kto czyta i ktoś, kto słucha, prawda? I zobaczcie, początek, tu mamy 1,4, tu mamy 22,18, ostatni rozdział, to się ze sobą łączy. Jest czytane, kto słucha słów proroctwa tej księgi. Dalej to jest proroctwo. Błogosławiony, który odczytuje, którzy słuchają słów proroctwa, strzegą tego, co jest napisane. Błogosławiony, kto strzeże słów proroctwa tej księgi. Nie kładź pieczęci na słowie proroctwa tej księgi. Kto słucha słów proroctwa tej księgi i tak dalej. Co to jest proroctwo? Proroctwo to, jak wiecie, nie jest zgaduj zgadula, tylko to jest co? Słowo pochodzące od Boga, które interpretuje wczoraj, dziś i jutro. Prorok to nie jest wiedźmin czy wiedźma, która wie, tylko to jest ktoś, kto interpretuje Słowo Boże. I to jest proroctwo, czyli to jest pewien klucz do zrozumienia, czyli dla tych ludzi, którzy czytali ten tekst, oni go przyjmowali w sposób bardzo normalny, bo oni rozumieli ten kod znaków, oni rozumieli kontekst, w którym to się wszystko dokonywało, oni rozumieli też, że to było dla nich. I tam nikt tego z lękiem nie czytał. Tak wam powiem prywatnie, tylko niech to w naszej wsi zostanie, jak to moja babcia mówiła. Ja w domu Pisma Świętego nie miałem. Pierwsze Pismo Święte, które kupiłem od księdza mojego katechety, jak byłem w pierwszej klasie ogólniaka w Ostrołęce, czyli to był rok 81. No i kupiłem Pismo Święte pierwszy raz, ksiądz katecheta sprowadził, więc to była wspaniała sprawa, no ja od razu się zapisałem, tak, ja Pismo Święte kupię. No i zacząłem czytać od jakiej księgi? Od Apokalipsy. Od końca, nie wiem dlaczego. Jak ja przeczytałem o tych plagach, o tej krwi, jak tu rzuciłem, mówię, Boże, ja tego nigdy do ręki więcej nie wezmę. A widzicie, jakie skutki są teraz. Więc ja też zacząłem od tej księgi czytać i kompletnie nie rozumiałem, o co tam chodzi. I dlatego, jeżeli ja się bardzo cieszę, że możemy sobie trochę o niej powiedzieć. Ja tak trochę, wiecie, szerokim łukiem podchodzę, bo my musimy dobrze zrozumieć, o czym w ogóle mówimy. Później też będzie łatwiej. A więc jest to proroctwo, jest to list, jest to dialog liturgiczny. Odczytują i słuchają w Dzień Pański. Widzicie? Popatrzcie, tutaj co my mamy? Odczytują, słuchają Dzień Pański. Kiedy to było? To jest liturgia słowa podczas Eucharystii niedzieli. Apokalipsa została przekazana w kontekście liturgicznym. Czytanie i słuchanie to jest dokładnie to samo, co teraz dokonuje się na każdej naszej Eucharystii. Ente Kyriake Hemera, czyli w Dniu Pańskim. Robią to samo, co my robimy. Dokładnie to samo. Pamiętacie to bajeczkę Ezopa, jak to myszy chciały kota zlikwidować, bo im przeszkadzał. Znacie to? Nie. Myszy doszły do wniosku, że trzeba to w ramach przerwnika. Myszy doszły do wniosku, że trzeba kota, no wiecie, no, wyeliminować. Albo przynajmniej tak, żeby wiadomo było, kiedy on się tam zbliżał. No i zaczęły się kłócić. No dzwonek wisimy dzwonek. Najpierw się pokłóciły te myszki, jaki ten dzwonek ma być. Czy kwadratowy, czy okrągły. No, potem znalazły kompromis. Potem się pokłóciły, jakiego ma być koloru. Potem się pokłóciły, czy mają mu go powiesić z przodu, czy z tyłu. Potem się jeszcze o parę rzeczy pokłóciły. Już wszystko było gotowe. Taka jedna mała myszka mówi, a przepraszam, jeszcze jedna rzecz nam została. A kto z nas ten dzwonek uwiesi temu kotu? Kto się odważy podejść do niego? No i nikt się nie znalazł. I cała dyskusja sprawdza na niczym. Taki jeden mały kontakt. Dobrze. Historyczny kontekst powstania apokaliptyki. Tutaj muszę to kilka słów powiedzieć. Moi drodzy, jak powiedziałem na początku, apokalipsa nie jest i apokaliptyka nie jest fenomenem chrześcijańskim. Powstała w kontekście żydowskim i potem została też przyjęta przez chrześcijan.
Kiedy to powstało? W drugim wieku przed Chrystusem, bo mówiłem, że apokaliptyka to jest drugi wiek przed, drugi wiek po. To są te widełki, około 400 lat, kiedy tego typu książki powstawały. Zobaczcie, Palestyna znalazła się pod wpływem greckiej kultury helenistycznej, która dokonała straszliwego prześladowania przeciwko Żydom. My o tym nie mówimy, mało się o tym czyta, ale są takie księgi, jak dwie księgi machabejskie i księga proroka Daniela, które są zakorzenione w sytuacji historycznej w II wieku przed Chrystusem. Co się stało? Otóż królowie greccy, przede wszystkim ten pan, Antioch IV Epifanes, żył między 175 a 164 rokiem przed Chrystusem, stosował terror religijny, zachciało mu się prześladować Żydów i wprowadzać kulty greckie. Ja tutaj chcę wam przytoczyć kilka słów z tych ksiąg, nie będę tego wszystkiego czytał, ale z pomiędzy nich wyszedł korzeń wszelkiego grzechu Antioch Epifanes, syn króla Antiocha. Przebywał on w Rzymie jako zakładnik, zaczął panować w 137 roku panowania greckiego, czyli to jest, ja tutaj sam od siebie dodałem, 175 przed Chrystusem. Moi drodzy, Antioch IV Epifanes, który swoim imieniem nazwał wiele miast, powstawały Antiochie, tak samo jak powstawały Aleksandrie od Aleksandra, pamiętacie? Był taki pan sympatyczny z wąsami, który nam z Katowic zrobił stalinogród swojego czasu. Pamiętacie? To jest ta sama technika. Ta sama technika. I ten Antioch IV Epifanes był człowiekiem okrutnym. Swojej pysze wtargnął do świątyni, zabrał złoty ołtarz i świecznik z tym wszystkim, co do niego należało. Zabrał czasze, ukryte skarby. To wszystko i odszedł do swojego kralu, a w Jerozolimie uczynił rzeź i przemawiał z ogromną pychą. Drugi wiek przed Chrystusem, prześladowanie Żydów, straszne prześladowanie. Kiedy się czyta na przykład żywoty świętych męczenników, to one są często wzorowane na tych opowiadaniach. I zobaczcie, co on zrobił. Król wydał dekret dla całego państwa. Wszyscy mają być jednym narodem. Jakoś nam to znajomo brzmi teraz ostatnio. Niestety. Jeszcze komentarz zbędny. Wszyscy mają być jednym narodem i niech każdy zarzuci swoje obyczaje. Najlepiej to, żeby w świątyni zaprzestano składać całopalenie, ofiary krwawe, ofiary płynne, znieważano szabat, święta, zbezczeszczono świątynię świętych, sporządzono ołtarze i święte gaje, posążki bożków, składano na ofiarę mięso świń, innych nieczystych zwierząt, składano ofiary nawet pod drzwiami domów, palono księgi, darto księgi prawa. Kobiety, ja już nie chcę tego wszystkiego czytać, ale tam jest też napisane, jak kobiety, które obrzezały swoje dzieci, te dzieci były mordowane i wieszane tym kobietom jak naszyjniki na szyjach. To wszystko jest napisane w tych księgach, ja tego sam nie wymyśliłem. I zobaczcie, co się stało. Proszę bardzo. I powieszono im niemowlęta na szyjach. A zabito domowników, którzy dokonali obrzezania. Wielu jednak z pomiędzy Izraelitów postanowiło sobie i mocno trzymało się swego postanowienia, żeby nie jeść nieczystych pokarmów. Kiedy przelała się czasza? Kielich goliczy, kiedy się przelał. W świątyni jerozolimskiej ustawili posąg Jowisza Kapitolińskiego, ponad 2 metry wysoki, i kazali Żydom składać ofiary. Teraz spróbujcie sobie wyobrazić taką sytuację. To jest absurd, co teraz mówię, ale chodzi mi o to, żebyśmy sobie to uświadomili. Wchodzicie do kaplicy, nie daj Boże, tabernakulum wyrwane, na środku stoi taki maszkaron, jak gdyby moja świętej pamięci babcia powiedziała, z przyrodzeniem na wierzchu, i każą wam czcić i składać mu ofiary. Dla Żydów, którzy byli przywiązani do prawa, do Biblii, to było coś absolutnie nie do przyjęcia. I wtedy wielu powiedziało dość. I wybucha powstanie pod wodzą Machabeuszy i rodzi się ruch hasydów. Popatrzcie, słowo hasyd, z czego się bierze? Od hebrajskiego słowa
Hasvim, to znaczy pobożni, i Tzedekim, sprawiedliwych. Tzedak, Tzedaka to jest sprawiedliwość, Hased, Chesdim to są pobożni. Jak się na przykład jest w Jerozolimie, ja widziałem żebraków, Żydów pochodzących z Ukrainy głównie, tutaj ze wschodnich krajów, mają takie puszki i wiecie, co tam jest na tych puszkach napisane? Tzedaka, czyli sprawiedliwość. On nie stoi i nie żebrze, żebyś mu dał, że tak powiem, to ci kapnie. Ty masz obowiązek mu dać. Więc mają napis Tzedaka, sprawiedliwość. I rodzi się ten ruch Hasdim, czyli Hasydów, pobożnych i sprawiedliwych. To są ci, którzy dokonują buntu, narażają własne życie i oni poprzez to cierpienie, które przeżywają, zaczynają rozumieć, że ostateczne zwycięstwo przyjdzie przez Boga. I w tym kontekście tego prześladowania, tego upokorzenia, tego poniżenia i religijnego, i narodowego rodzi się ruch potężnego zaufania Panu Bogu. To tak wiecie, jak człowiek, który przeżywa jakąś sytuację, w której naprawdę nie wie, co ma dalej zrobić, co mówi? Ty się tym zajmij. Prawda? Więc apokaliptyka rodzi się właśnie w tym kontekście. W kontekście wielkich prześladowań, które mają jako fundament absolutne, całkowite zaufanie Panu Bogu. Ty się tym zajmij. Stąd zobaczcie, w apokaliptyce mamy tak. Przekonanie o Bożej sprawiedliwości. Czym się kończy Księga Apokalipsy? Na tyle, na ile wiecie. Pamiętacie, co tam jest na końcu. Nowe Jeruzalem. Przepiękny opis. Fantastyczny opis. I ujrzałem Jeruzalem nowe, schodzące z nieba. I oblubienica mówi, przyjdź. Maranata. Przyjdź, Panie Jezu. To jest ogromne zaufanie Panu Bogu. Dalej, Boża odpłata. Jest taki tekst w Apokalipsie, który mówi, że kto ma jeszcze cierpieć, niech cierpi, ale przyjdzie ten moment, prawda? O życiu wiecznym. To jest nowum. Kochani, w tych dniach obchodzimy oktawę zmarłych. Abraham, Izaak, kiedy umierali, oni byli przekonani, że ich życie skończy się w piachu. Tam nie było przekonania o życiu wiecznym. I tutaj chcę powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Dla Żyda ideałem było co? Dla mężczyzny było wydanie potomstwa. Całkowity zakaz był sporządzania podobizn, dlatego że podobizną mężczyzny co miał być? A raczej kto? Jego syn. Jego syn. I to słynne powiedzenie, że prawdziwy mężczyzna musi zbudować dom, spłodzić syna i zasadzić drzewo. To się bierze w tym kontekście. I teraz uwaga. Wybucha powstanie tych hasydim, tych sprawiedliwych i pobożnych, tak? Idą walczyć. Wielu z nich zginie. I teraz pytanie jest oczywiste. To co? Jeśli ja, mając 20 lat, ja mam trochę więcej, ale niech tak będzie. 20 lat mam, prawda? Idę walczyć, zginę za Boga. I co? Ja mam odejść do Szeolu? Czyli Boże, ja za Ciebie walczę, za Ciebie poświęcę moje życie i co, on tak się skończy w piachu? No nie. I dopiero dociera do główek świadome, że jednak jest coś więcej. Zobaczcie, wiara w życie po śmierci rodzi się w tym kontekście. Takiego przekonania, że jeśli Ty, Boże, dałeś mi życie i ja to życie dobrze przeżyłem, do tego stopnia, że jestem gotów oddać się za Ciebie, no to Ty nie możesz mnie teraz zrzucić do tego piachu. Musi być coś. Coś fantastycznego. Więc rodzi się to przekonanie, że jest coś więcej. Kochani, w Apokalipsie 1/3 tekstów to są hymny pochwalne. Tam wszyscy śpiewają Alleluja. Kiedyś tak panie będą przy księdza w tym niebie, to będzie chyba strasznie nudno. Dlaczego? No bo tylko to Alleluja, Alleluja, no ile można śpiewać? Nie będzie nudno, nie. Więc przekonanie o tej Bożej odpłacie. Dalej wciąga się w te walki byty niebieskie i ziemskie, cały kosmos.
Kiedy baranek już zwyciężył, jest na tronie, człowiek na dole walczy. To tak, wiecie, trochę jak na stadionie. Drużyna walczy, prawda? A my kibicujemy, jakiś włączamy się w tę walkę, więc kosmos cały uczestniczy. Zobaczcie, w kontekście tych prześladowań rodzi się zupełnie inne spojrzenie na historię. I rodzi się też inna literatura. W Apokalipsie pojawiają się aniołowie, pojawiają się byty nadprzyrodzone. Cały świat uczestniczy w tym. To jest zupełnie co innego niż literatura na przykład narracyjna czy prawnicza, o której mówiliśmy. I to jest, wiecie, piękne w Biblii, że w Biblii Pan Bóg bierze człowieka jakby za rękę i go tak prowadzi po kolei. Dlatego już teraz to mówię, zachęcam zawsze do czytania Pisma Świętego, ale czytania po kolei całego Pisma Świętego. Bo jak czytamy tylko Oremusa, czy czytania mszalne nawet, co byłoby już ogromną rzeczą, to mamy, kochani, tylko fragmenty. A to jest za mało. Żeby zrozumieć tę Bożą pedagogię, to jak Bóg prowadzi człowieka i powoli pozwala mu odkrywać kolejne rzeczy. Wszystko dzieje się na płaszczyźnie wiary. To nie jest tak, że ja walczę, a Pan Bóg się tym nie interesuje. I zobaczcie taki epizod, za chwilkę zrobimy przerwę, taki epizod, który zapisany jest w drugiej księdze machabejskiej. Tam jest mowa o tym, jak matka ma 7 synów i ci synowie są po kolei zabijani przed nią. To jest historia wstrząsająca. Takie historie miały miejsce rzeczywiście, to nie jest wymyślone. I zobaczcie, co ona mówi do króla. Ty, zbrodniarzu, odbierasz mi nam to obecne życie. Król świata jednak nas, którzy umieramy za jego prawa, wskrzesi i ożywi do życia wiecznego. Po nim był męczony trzeci, to trzeci syn, prawda? Na żądanie natychmiast wysunął język, ręce wyciągnął bez obawy, mężnie powiedział, od nieba je otrzymałem, ale dla jego praw nimi gardzę. Spodziewam się, od niego ponownie je otrzymam. Kolejny mówi, lepiej jest nam, którzy giniemy z ludzkich rąk, w Bogu pokładać nadzieję i znów przez Niego będziemy wskrzeszeni. Dla Ciebie nie ma wskrzeszenia do życia. Kolejny mówi, śmiertelny jesteś, choć masz władzę nad ludźmi i czynisz to, co zechcesz. Nie myśl jednak, że nasz naród został opuszczony przez Boga. Ja tak czytam szybko te teksty, ale kochani, Księgi Machabejskie zachęcam Was bardzo do lektury. One są mało znane. Fantastyczna lektura. Wspaniała. Przypomina mi się, pamiętacie ta scena przed Piłatem Pana Jezusa, kiedy ten skatowany Jezus w tym purpurowym płaszczu, wyśmiany, stoi przed Piłatem. Pamiętacie, co Piłat mówi? Mów coś. Mam władzę Ciebie uwolnić. Jezus co mu odpowiada? Nie miałbyś żadnej władzy, gdyby nie była Ci dana. Tak powiem, biedny Piłacik trząsł portkami, bo był na łasce cesarza rzymskiego Kaliguli później, to wtedy był Tyberiusz jeszcze. Bał się bardzo, to był biedny, zalękniony człowieczek. Głupi i okrutny. Powiedziałem głupi, świadomie to powiedziałem, bo Rzymianom zależało na tym, żeby z Palestyny sprowadzać podatki. A podatki kiedy można sprowadzać? Jak jest pokój, jak ludzie pracują, jak są wojny, podatków nie ma. A Piłat wszystko robi, żeby prowokować ludzi, więc były ciągle wojny, ciągle rozruchy. Wiecie, jak skończył Piłat? Kolejny cesarz, czyli Kaligula, który rządził od 37 do 41 roku, szaleniec, psychopata. Sprowadził go do Rzymu i zmusił Piłata do honorowego samobójstwa. Powiedział, albo sam się zabijesz, albo ktoś to zrobi. Dla Rzymianina jedyną honorową śmiercią było samobójstwo, rzucając się na własny miecz. Tak skończył Piłat. To już wiemy poza Biblią, bo tego w Biblii nie ma, prawda? Pamiętacie ten dialog? Mnie to zawsze na mnie robi wrażenie. Jak mówię, przecież ten człowiek niczego złego nie zrobił. Jeśli go nie skażesz, nie jesteś przyjacielem Cezara, czyli co? Jeśli go nie skażesz, to stracisz stołek, to co? I stróż prawa świadomie skazuje niewinnego człowieka. Więc apokaliptyka to wszystko bierze całe to nieszczęście świata, małość ludzi
I pokazuje, że nad tym wszystkim jest Bóg. Czyli w Apokalipsie też tej, którą my mamy, ale w ogóle w literaturze apokaliptycznej jest właśnie to przekonanie, że człowiek walczy, ale Bóg jest kimś, kto stoi na górze i to wszystko zwyciężył. I ta sprawiedliwość przyjdzie kiedyś. Dlatego w Apokalipsie na końcu mamy Nowe Jeruzalem. Przepiękna wizja, przepiękna. Najbardziej krytycznym apokaliptyka tłumaczy sens dziejów i w najbardziej krytycznym momencie dziejów przyjdzie wyzwolenie. Moi drodzy, i tak właśnie kończąc tą pierwszą część, podobną sytuację przeżywali pod koniec pierwszego wieku chrześcijanie. To, co Żydzi przeżywali przez dwa wieki mniej więcej, chrześcijanie przeżywali w sposób analogiczny. Kult cesarzy. Rzymian, obywatel rzymski, on kompletnie nie rozumiał, dlaczego chrześcijanie byli tacy, powiem to wprost, głupi, że oddawali życie za jakąś tam garstkę jakiegoś tam kadzidła. Byli pośród rzymskich funkcjonariuszy, żołnierzy, ludzie, którzy mówili: człowieku, ratuj życie, a co ci zależy? Myśl swoje. Rób swoje, rzuć to kadzidło, ratuj życie, szkoda ciebie. Rzymianie, którzy chodzili do świątyń, sami nie wierzyli w to, co robią. Oni w tych bogów nie wierzyli. Jest takie dzieło takiego historyka rzymskiego, nazywa się Makrobiusz, który mówi, że religia w czasach imperium to była salus rei publice, czyli to była kwestia tylko publicznego oddawania czci, żeby się bogowie nie wnerwiali. Pamiętacie, jak na Areopagu Paweł idzie głosić Ewangelię, mówi: o, tutaj taki jest ołtarzyk dla nieznanego Boga, a to ja wam tego Boga będę głosił. Super to zrobił, bardzo sprytnie. Bo Rzymianie, Grecy podobnie, żeby przypadkiem jakiegoś bożka nie opuścić, to na wszelki wypadek mu tam kadzidło: nie wiem, czy jesteś, nie wiem, kto jesteś, ale masz. I mnie tutaj mysz, żeby mi zbiory pożarły, nie sprowadzę. I Rzymianie nie rozumieli tego. Dlaczego chrześcijanie mieli ginąć? Tak jak dzisiaj widziałem komentarz na temat rodziny Ulmów w internecie. Wiecie, nie mogłem tego czytać. Rozpłakałem się. Co za głupi człowiek. Całą rodzinę naraża. I po co ci to było? I tak was pozabijali. Wiecie, ile takich komentarzy było? Pewna znana pani profesor z Uniwersytetu Warszawskiego, komentując śmierć niedawno pani doktor Wandy Pułtawskiej, napisała: sfrustrowana kobieta, która frustracją zaraziła całe wszystko to, co mówiła. Sama przeżyła traumę i tą traumą się dzieliła ze wszystkimi. Jak można takie rzeczy napisać? Obrzydliwe. Słynna pani profesor z UW, nie będę mówił nazwiska. Pewnie i tak wiecie, o kim mówię. I teraz to jest właśnie dramat chrześcijan, którzy nie tylko, że oddawali życie, ale oni byli kompletnie niezrozumiani przez nikogo. Nawet na współczucie nie zasługiwali w oczach ludzi. Mówili: głupi jesteście, no to niech was zabijają, no. I apokaliptyka wychodzi właśnie do tego. Tutaj napisałem: Kaligula, Neron, Domicjan rozpętali straszliwą sytuację. Do tego jeszcze dołączyły się wewnętrzne spory doktrynalne. Apokalipsa Jana jest odpowiedzią na tę sytuację. I jawi się jako pewna wizja historii. Potęgują się udręki, wielki ucisk religijny, świat opanowany wojnami, chaos w kosmosie. Bóg ze swoimi aniołami świętymi wybranymi przeciw szatanowi, demonom i niegodziwcom ostatecznie przychodzi i ostatecznie jest zwycięstwo dobra. Postawa chrześcijanina, to jest bardzo ważne, postawa chrześcijanina musi być postawą, która w języku greckim nazywa się hypomone. Co to jest to hypomone? Wytrzymałość na opór. Jeżeli ja bym postawił sobie teraz ten ciężki mebelek tutaj na nodze, nie wiem, jakie skutki mogły być, ale gdybym wytrzymał to, to byłoby to hypomone, czyli umiejętność przetrwania ucisku. To jest, moi drodzy, w Apokalipsie często to słowo się powtarza. Czyli co to jest hypomone?
Z jednej strony dostajesz, z drugiej strony dostajesz. Tu źle, tam źle, a ty trwasz. Święty Paweł mówi, obalają nas, ale powstajemy, prawda? Rzucają nas na ziemię, ale idziemy dalej i tak dalej. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Czyli apokaliptyka i apokalipsa, opisując to wszystko, opisuje nam realny świat. Więc nie dziwmy się, że język jest drastyczny, że obrazy są drastyczne. Bo dla tych ludzi to była codzienność. I apokaliptyka rodzi się właśnie w tym konkretnym czasie. Kiedy wszystko się wali, kiedy wszystko wydaje się brać w łeb, że tak powiem. Kiedy wydaje się, że zło zwycięża, ktoś z góry woła, ja już zwyciężyłem. To jest baranek. Ja już zwyciężyłem. Nie bój się, zwyciężył lew z pokolenia Judy. I dlatego powiedziałem, że to jest przesłanie nadziei. Na wszystkie czasy, również dzisiaj dla nas. Kiedy nam się czasem wydaje, że wszystko się wali, trzeba pamiętać o tym, że jako ludzie wierzący wiemy, że Bóg jest ponad wszystkim. I to jest zasadnicza treść Apokalipsy. Moi drodzy, więc rozpoczynamy nasze kolejne rozważanie. To, co powiedzieliśmy sobie w tej pierwszej części, ja tak trochę się nad tym zatrzymałem, dlatego że to jest taki fundament, na którym budujemy. Specyficznym przedmiotem tego naszego spotkania i kolejnych spotkań będą listy Apokalipsy. To są tylko dwa rozdziały, właściwie trzy weźmiemy pod uwagę, więc nie będziemy nad całym tekstem się zatrzymywać. Ale to, co dzisiaj sobie powiemy teraz jeszcze, jest takim jakby budulcem, fundamentem, na którym będziemy to wszystko inne budować. I oczywiście z mojej strony ogromna zachęta, żeby po prostu tę księgę czytać. Nie bójcie się jej, jest to księga, która zawiera w sobie ogromny, ogromny ładunek nadziei. Tutaj w rozmowie kuluarowej z jednym z was padło takie piękne sformułowanie, że być może opatrzność nas przyprowadziła tutaj, żebyśmy się nad tą księgą zatrzymali, bo jest to księga na trudne czasy. I to jest, przyznam, że jestem bardzo wdzięczny za tę uwagę, bo tak to rzeczywiście jest. Lepiej nie można tego powiedzieć. Apokalipsa to taka księga, kiedyś rozpoczynałem wykład do studentów i powiedziałem tak. Jest to taka księga, w której jest źle, będzie gorzej, po to, żeby było lepiej. I chyba tak to można spuentować. Więc jest to księga, która, powtórzę to raz jeszcze, jest przede wszystkim przesłaniem nadziei. Księga, która pokazuje nam, daje nam patrzeć prosto w oczy sytuacji, którą przeżywali chrześcijanie, którą też my będziemy przeżywać. Dla mnie osobiście, i nie chcę się tym obnosić, ale tak po prostu dzielę się też tym z wami, w mojej historii powołania, jestem księdzem 32 lata i dziękuję Bogu za każdy dzień, w mojej osobistej historii powołania ostateczną decyzję, ja się trochę wahałem, bo nie miałem takiego zamiaru w życiu, miałem zupełnie inne pomysły na życie i miałem nawet już z kim to realizować. Była piękna, mądra i dzisiaj jest szczęśliwą mamą i żoną, z czego się bardzo cieszę, ale to miało się inaczej potoczyć. Miała na imię Ewa. Słucham? Jabłka miała. Gdzie to myślałem o jabłkach? I później przyszło powołanie i z niego jestem szczęśliwy bardzo, ale takim decydującym momentem były dla mnie wydarzenia związane z księdzem Jerzym Popiełuszką, kiedy zostało wyciągnięte jego ciało, zmasakrowane. Jakoś wtedy uświadomiłem sobie, że to jest moja droga i modlę się do niego często, żeby pamiętać o tym, że zwycięstwo przychodzi właśnie na końcu, bo dzisiaj my się do niego modlimy, modlimy się za jego przyczyną. Jestem przekonany, że on się też za mną wstawia. I pamiętam, nosiłem jeszcze, bo to był, ja wtedy byłem w trzeciej klasie ogólniaka w 1984 roku,
Nosiłem taką plakietkę tutaj. W szkole kilka razy kazali mi ją zdjąć, ale ja kupiłem ich kilka, także wiecie, jak mi ją zdjęli, to ja miałem w zapasie kolejne, więc miałem kolejne. I tam było napisane, była taka podobizna mała, twarz księdza Jerzego i pod spodem było napisane, to było pierwsze zdanie po łacinie, którego się nauczyłem. Vivit victor sub gladio, czyli żyje zwycięzca pod mieczem. A to zdanie odnosiło się do kogo? Do świętego Stanisława biskupa, który został zamordowany przez siepaczy króla Bolesława na Skałce w Krakowie. Vivit victor sub gladio, zwycięzca żyje pod mieczem. A więc ten, który jest pod mieczem, który uległ mieczowi, ostatecznie zwyciężył. I to jest treść tej księgi. Więc kochani, podsumowując to, co powiedzieliśmy sobie jednym zdaniem, apokaliptyka jest pewnym rodzaju fenomenem literackim i duchowym, który zrodził się w konkretnej rzeczywistości historycznej. W konkretnych sytuacjach. Drugi wiek przed Chrystusem i do drugiego wieku mniej więcej po Chrystusie to są te straszliwe prześladowania najpierw Żydów, a potem prześladowania chrześcijan. Dlatego chrześcijanie się w tej literaturze doskonale odnaleźli, bo przeżywali tak naprawdę to samo. Jeśli ktoś przeżywa coś i dzieli się z kimś i ktoś ci powie, wiesz, ja mam to samo czy podobnie, to się rozumieją bez słów, prawda? Chcę wam powiedzieć tylko taką jedną pewną smutną do tego notę. Nie chciałem tego mówić od razu, żeby nie mieszać wątków. Wracam do tego słowa hasidim. Zobaczcie, z tych hasidim, z tych hasydów sprawiedliwych i pobożnych wywodzą się parashim, czyli faryzeusze. I to, kochani, ostrzeżenie dla mnie i dla was. Ci najlepsi ludzie tamtego czasu, a więc pobożni, sprawiedliwi, prawi, byśmy powiedzieli, niezłomni. Kiedy już prześladowania się skończyły, bo one też się kiedyś skończyły, oni zaczęli się, bo ten ruch tych hasydów, on pozostał, ale oni z biegiem czasu, jak się zaczęli nazywać? Farashim, czyli my mówimy faryzeusze. I wiecie, od czego pochodzi słowo faryzeusz? Czasownik farasz, on tutaj jest widać, Fereshin, to są sin, to są te trzy pierwsze literki. Czyta się z prawej do lewej oczywiście. Farashim pochodzi od farasz, to znaczy oddzieleni. Oni zaczęli czuć się lepsi od innych. I to jest niebezpieczeństwo tak zwanych ludzi religijnych. Bo ja tu chodzę do kościoła, bo ja tu się modlę, a on to nie. Bo on to jest taki. Wiecie, co mi powiedział jeden Żyd, którego spotkałem, ja byłem w Jerozolimie prawie rok. Spotkałem dużo mądrych ludzi. Pamiętam takiego jednego rabina, który mówił mi takie przysłowie. Mówi, wiesz, mówi, ja mam takie przysłowie. U nas jest takie przysłowie. Nie sądź nikogo, póki nie chodziłeś w jego butach przynajmniej 7 dni. Nie sądź nikogo, póki nie chodziłeś w jego butach przynajmniej 7 dni. Ja butów poniżej 45 numeru to nawet nie założę, mam dużą stopę. Ale my czasem tak łatwo sądzamy innych, nic nie wiedząc. Więc zobaczcie, co się stało z tymi hasydami. Oni się poczuli w pewnym momencie elitą, lepsi. I to, co było w nich najpiękniejsze, czyli to takie przywiązanie do tych najbardziej autentycznych, prawdziwych wartości, stało się w pewnego dnia sztandarem, który mówili, a my to jesteśmy lepsi. Jest ślad tego chociażby w słynnych polemikach Pana Jezusa z faryzeuszami właśnie, które są zapisane w Ewangelii Jana. My te teksty czytamy co roku w Wielkim Poście w ostatnich 2 tygodniach. Kiedy tam jest to starcie z Żydami. Kiedy oni mówią do Jezusa w pewnym momencie, a ten lud, który jest przeklęty, nie zna prawa. Am haaretz. Lud, który papra się w błocie dosłownie. Am haaretz. Am haaretz. To jest taki głęboki dźwięk gardłowy. Am haaretz. Ludzie błota, tak jak moi rodzice, którzy całe życie pracowali na roli. I ja razem z nimi. Ja też miałem ręce często upaprane w błocie. Nie wstydzę się tego powiedzieć. Więc ci hasydzi, którzy stali się faryzeuszami, oni zaczęli gardzić innymi. Pamiętacie rozmowę celnika i faryzeusza w świątyni? Bo ja
To nie jestem jak tamten. Zdzierca, oszust. A skąd wiesz, kim on jest? Rozmawiałeś z nim? Widziałeś go? Bo ja to daję dziesięcinę z kmirsku, z ruty, z jakiejś tam trawki. No, trawki to może nie. Nie przesadzaj. Żydzi nie byli obowiązywani dawać dziesięciny z tego typu rzeczy. Nie. A ja nawet z tego robię więcej. Wiecie, ile razy Żyd był obowiązany pościć? Ile jest razy obowiązany pościć w ciągu roku? Ile razy? Raz. W Jom Kippur, czyli w Dzień Przebłagania. To tak trochę jak dla nas Wielki Piątek. Dwa razy w tygodniu poszczę, czyli ja to jestem gość. No to teraz ty mi daj niebo, należy mi się. Rozumiecie? To się stało z Hasydami. Ale to jest już inna historia. Więc moi drodzy, ta pobożność, która była takim niesamowicie pięknym rysem ich osobowości i taką naprawdę piękną cechą ich życia, stała się w pewnym momencie pułapką. I to jest problem. Więc oni nas naprawdę wiele nauczyli. Ta księga naprawdę wiele może nas nauczyć. Ale na początku to był piękny, wspaniały zryw ludzi, którzy dotknięci w swojej godności powiedzieli dość. I zaczęli bronić najświętszych wartości. Myślę, że historia jest bardzo bliska również w tych dniach. Też i w tym aspekcie. Obyśmy tylko nie poczuli się lepsi. Mamy dać świadectwo i to jest istota rzeczy. Dobrze. Teraz zajmujemy się samą księgą, strukturą księgi. Kiedy bierze się do ręki Pismo Święte, jakkolwiek księgę biblijną, żeby ją dobrze zrozumieć, to dobrze jest zawsze, tak wiecie, troszkę jakby dronem wznieść się i zobaczyć całość. Prawda? Kochani, makrostruktura Apokalipsy, czyli ta struktura zasadnicza, to jest to, co macie przed sobą. Mamy prolog, pierwsze trzy wersety. Potem mamy część pierwszą, czyli listy do siedmiu kościołów, od 1,4 do 3,22. Pierwszy rozdział to jest taki rozdział przygotowawczy, później drugi i trzeci to już są same listy. Część druga, wizje walki i zwycięstwa i epilog. Jak widzicie, ta makrostruktura jest bardzo linearna. Zasługa to oczywiście mój kochany profesor Ugo Vanni. Tę mądrość wziąłem stąd, żeby nie było, że to ja. Więc, ale oczywiście całkowicie się z nią zgadzam. Jak widzicie, te dwie części są bardzo nierówne. Tutaj mamy trzy pierwsze rozdziały tylko. Tutaj mamy rozdziały od 4 do 22. Czyli mamy ile? 18 rozdziałów. Więc tak to wygląda. Listy do siedmiu kościołów i naszym przedmiotem refleksji przez ten rok, przez kolejne trzy spotkania będzie ta pierwsza część. Także wszystkiego nie załapiemy, ale oczywiście od czasu do czasu sobie wyskoczymy też i tutaj dalej, bo człowiek w zagrodzie siedzieć nie może. Teraz zajmijmy się bardziej szczegółową strukturą, czyli to jest struktura makro, czyli ta główna struktura. Prolog, pierwsza część, druga część, epilog. Prolog, wersety 1, 1, 3. Ja pozwolę sobie przeczytać już częściowo, dwa wersety znamy, ale teraz dołożę jeszcze trzeci. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać swoim sługom, co musi się stać niebawem i co on, wysławszy swojego anioła, oznajmił przez niego za pomocą znaków słudze swojemu Janowi. Bóg Jezusowi, Jezus Janowi, Jan przy pomocy Prochora spisuje tekst. Ten poświadcza, że Słowem Bożym i świadectwem Jezusa Chrystusa jest wszystko, co widział. Błogosławiony, który odczytuje i ci, którzy słuchają słów proroctwa, a strzegą tego, co w nim napisane, bo chwila jest bliska. Jeśli dożyjemy do ostatniego naszego spotkania rekolekcyjnego, to w ostatnim spotkaniu chcę wam powiedzieć kilka słów na temat błogosławieństw Apokalipsy. W Apokalipsie mamy siedem błogosławieństw. Błogosławieństwa nie są tylko w Ewangelii Mateusza, jak to słyszeliśmy we wszystkich świętych. W Apokalipsie jest siedem błogosławieństw i to jest pierwsze z nich.
Czego ono dotyczy? Błogosławiony, który odczytuje, w tym wypadku teraz to jestem ja, i którzy słuchają słów proroctwa. Pomyśleliście kiedyś o tym, że w czytaniu Słowa Bożego jest błogosławieństwo? To jest błogosławieństwo. Słuchajcie, to, że możemy tutaj być w tym momencie. Moja mama by wszystko dała, żeby tutaj być w tym momencie, a nie może być. To jest błogosławieństwo, że możemy tutaj, w tej spokojnej auli, tak pięknie się spotkać wokół tego Słowa. To jest naprawdę błogosławieństwo, ale tym błogosławieństwem jest każde spotkanie ze Słowem Bożym. Dlaczego? Bo jak mówi psalm, Twoje Słowo jest lampą na mojej ścieżce i światłem na mojej drodze. Czy my mamy świadomość, że kiedy spotykamy się z Bożym Słowem, my jesteśmy błogosławieni? Mi się bardzo podoba ten śpiew, który macie często, bo jesteś błogosławiony. Piękne to jest. Tak. I w Apokalipsie jest 7 błogosławieństw. Także musicie być na ostatnim spotkaniu koniecznie, bo dzisiaj wam tego nie powiem. I potem mamy pierwsza część, czyli listy do 7 kościołów i ona tutaj jest też jest artykułowana. Zobaczcie. Wstępny dialog liturgiczny, to są wersety 4-8. Jan do 7 kościołów, które są w Azji. I ostatnie słowo. Ja jestem Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest i który był, który przychodzi w dniu pańskim i tak dalej. To jest dialog liturgiczny. Wyraźnie widać, że kontekstem tego słowa jest liturgia. Liturgia niedzielna. Niedzielne spotkanie z Chrystusem zmartwychwstałym od wersetu 9 do 20. Moi drodzy, tutaj mamy, to jest bardzo ważny tekst, będzie on przedmiotem naszej refleksji na przyszłym spotkaniu, jeśli Pan Bóg nam pozwoli się spotkać. Bo tutaj w tym 9:20 mamy przedstawienie Chrystusa, przepiękne przedstawienie Chrystusa i te elementy z tego, jak się Chrystus przedstawia, będziemy znajdowali później w listach. Ja jestem tym, który niesie, na przykład, tak na przykład, to przeczytam, przechadza się pośród 7 świeczników, kogoś podobnego do Syna Człowieczego, głowa jego i włosy, jego wygląd taki i taki, trzymał w ręku gwiazdę, płomień ognia. To wszystko znajdziemy później w listach. To mówi ten, który przechadza się pośród 7 świeczników. To mówi ten, który ma w ręku i tak dalej. Rozumiecie? Czyli w tych 9:20 tutaj Chrystus siebie przedstawia i potem w poszczególnych listach te elementy będą wracały. Tekst od strony literackiej jest zbudowany fantastycznie. Chcę wam powiedzieć, tutaj rozmawiałem z polonistką, z czego się bardzo cieszę. Jan nie był jakimś wielkim literatem. Ja nie wiem, jakby było na zajęciach z języka polskiego, czyli greckiego dla niego, prawda? Ale na przykład u Jana Ewangelisty mamy błędy ortograficzne, błędy składniowe. Najlepszym, najbardziej wykształconym i najlepsza Greka jest w Ewangelii według świętego Łukasza, bo to był lekarz, wykształcony człowiek. Jan popełnia błędy. On na przykład ewangelista Marek, to już kiedyś mówiłem, gdyby do mnie na egzamin z Greki przyszedł, to tak w porywach 3+. W porywach. Słabiutka ta Greka, jego słabiutka. Ale gdzieś ja bym ewangelistę oceniał. Nie wiem, bym powiedział, że jestem chory albo coś innego, bym się wywinął. L4, nie wiem. Chodzi o to, żartuję trochę, chodzi mi o to, że to nie byli jacyś wielcy literaci. I teraz, kochani, Jan Ewangelista, według glottologów zostało to obliczone, używa około 1100 słów. To jest niewielki zasób. Czytałem w jakimś opracowaniu, nie znam się na tym, tylko cytuję, że według glottologów to jest zasób słownictwa 7-letniego dziecka. Mniej więcej. Nie wiem, czy to prawda, czy nie. Tak przeczytałem. To nie jest jakiś wielki literat. No ale sposób, w jaki on konstruuje tekst, jak dobiera słowa, no jest po prostu genialny. To nawet brak słów jest. Używając tego samego słowa, na przykład kosmos, wyraża z 7 czy z 8 różnych zupełnie idei.
bo kosmos to jest świat, ale kosmos to jest też dusza ludzka, to jest też myślenie człowieka, to jest głowa z tym, co wszystko co się w niej znajduje. Coś fantastycznego. To jest człowiek, który ma fantazję. I od strony takiej literackiej czysto, te elementy, które są tutaj w tym tekście, znajdą się później tu. No i potem zasadnicze przesłanie, orędzie Chrystusa Zmartwychwstałego do siedmiu kościołów. Efes, Smyrna. Smyrna to dzisiejsze miasto jakie? Izmir. Dzisiaj w Turcji jest Izmir, to jest starożytna Smyrna. Tam po dziś dzień jest siedziba biskupa. Jest biskup katolicki w Smyrnie, tak? I jest nazwany biskupem Smyrny, a nie Izmiru. Pergamon. Kto był w Niemczech, w Berlinie, to wie, że Niemcy mają słynny ołtarz Zeusa z Pergamonu. Będziemy o nim mówić. Tiatyra, Sardes, Filadelfia i Laodycea. Siedem kościołów. I to są te kościoły. Popatrzcie, tu mamy Patmos. To, co już mówiłem bliziutko, prawda? Patmos, Efezus, Smyrna, Pergamum, Tiatyra, Sardes, Filadelfia, Laodycea. To jest około 1000 kilometrów. Taki, można powiedzieć, jest zakres tutaj. I one są wymieniane po kolei w takiej wielkiej logice, bo tak to wygląda. Efes, Smyrna, Pergamon, Tiatyra, Sardes, Filadelfia, Laodycea. Czyli takie koło jest w ten sposób. Czy to były wszystkie kościoły chrześcijańskie wtedy, jak wam się wydaje? Tak czy nie? Oczywiście, że nie. Moi drodzy, i tutaj pojawia się nam to, o czym będziemy jeszcze dzisiaj mówić. Właśnie to upodobanie apokaliptyki, literatury apokaliptycznej do liczb. Liczba 7 to typowa liczba dla apokalipsy. Ona wraca bardzo... Mamy 7 kościołów, 7 trąb gniewu Bożego, 7 czasz, 7 tytułów chrystologicznych Pana Jezusa. Wraca ciągle 7. Dlaczego? Bo to jest liczba doskonała. Według wielu kultur 7 jest liczbą doskonałą. Taki konkretny przykład. Ta 7 nie tylko się pojawia tutaj, ale też w taki zawoalowany sposób w wielu miejscach. Na przykład w tym miejscu $5:12. Baranek zabity jest godzien otrzymać potęgę i bogactwo i mądrość i moc i cześć i chwałę i błogosławieństwo. My sobie tak czytamy, a teraz zwróćmy na to uwagę. Baranek zabity jest godzien otrzymać potęgę, bogactwo, mądrość. Ile mamy? 3, tak? Moc, cześć, chwałę, błogosławieństwo. 7. Zgadza się? Ta 7 wraca bardzo często i to tak, wiecie, w sposób taki zawoalowany. Ciągle wraca ten numer 7. I tak samo w Ewangelii Jana jest. W Ewangelii Jana ile jest cudów napisanych, ile jest cudów Pana Jezusa w Ewangelii Jana? 7. Z których 4 są tylko janowe, a 3 są wspólne z innymi Ewangeliami. Według Ewangelii synoptycznych Pan Jezus dokonał 29 cudów. U Jana jest tylko 7. I Jan bardzo sprytnie pisze na końcu swojej Ewangelii, jest wiele cudów, których Pan Jezus dokonał, ale tych nie napisałem, bo by nie starczyło karty i atramentu. Akurat. Pewnie, żeby starczyło. Ale to jest sposób na to, że on mówi, ja wiem, że jest więcej, ale to wystarczy. Teza jest zapisana, abyście wierzyli, abyście wierząc mieli życie w imię Jego. To tak, wiecie, jak się pisze pracę doktorską i na końcu się zawsze mówi, ja wiem, że ten argument nie został wyczerpany, bo można jeszcze to, to, to i to, ale ramy pracy, to takie bezpieczne wyjście, żeby ktoś nie zrobił, a dlaczego ksiądz tego nie podjął, a tego, a ja wiem, to niech kto inny nie zrobił, prawda? I wtedy jest dyskusja. To takie zabiegi są, już ja to wiem. Więc 7 kościołów i te kościoły w jakiś sposób reprezentują wszystkie kościoły. Moi drodzy, jestem ogromnie wdzięczny tutaj Magdzie i całemu waszemu tutaj, że tak powiem, zarządowi, jeśli mogę tak powiedzieć,
że ten temat został wybrany, bo te listy do siedmiu kościołów, jak się przekonacie, to jest fantastyczna droga obrazująca nasze nawrócenie i nasze życie. To będzie piękna przygoda, zapewniam was. Dzisiaj to jest tylko wstęp, ale już od kolejnego spotkania wejdziemy konkretnie w tekst tych listów. One nie są aż takie długie. To nam pozwoli na pewną głębię. Tak ufam, mam nadzieję. I teraz po tym liście do siedmiu kościołów, one są zbudowane też wokół pewnego schematu, chcę wam to pokazać tutaj, przeskoczę. Każdy list z listów zbudowany jest w ten sposób. Najpierw adres, aniołowi kościoła w Efezie, Smyrnie, Pergamonie napisz. Potem Chrystus, to mówi ten, który, właśnie te wizje. Potem jest ocena, znam twoje czyny. Potem jest zachęta szczegółowa, znam twoje czyny, ale to i to. Czyli bardzo konkretne to jest. Potem jest, kto ma uszy, niechaj posłyszy. No uszy mamy wszyscy, Bogu dziękować tutaj. I potem jest obietnica, zwycięzcy dam to i to. I ten schemat jest w każdym liście. I tutaj, w tym czwartym punkcie, w tym trzecim punkcie, gdzie jest mowa o ocenie, to jest bardzo ciekawa rzecz, bo we wszystkich kościołach jest dobro i zło. W każdym. Chwalę cię za to i za to, ale to i to. Są tylko dwa wyjątki. Mianowicie kościół, jeden z kościołów w Smyrnie, tam jest wszystko dobrze, tam nie ma żadnej krytyki, a tutaj nie ma żadnej pochwały. Czyli są takie sytuacje, to co jest ciekawe, to, że pewien schemat jest, ale to nie jest tak, że teraz wszystkim to samo, tylko autor jednak widzi indywidualne cechy. I to jest niezwykle piękne, bo tak jak my wszyscy, prawda, mamy tę samą drogę, którą idziemy, ale każdy z nas jest inny. Moje to, nad czym ja mam pracować, nie jest tym, nad czym ma pracować Ania, bo Ania nie jest księdzem, więc ona ma inne sprawy, prawda? Czyli z jednej strony mamy wspólną drogę, ale każdy jest inny. To w tych listach jest fantastycznie pokazane. A czasem teraz tak jest, że my tak wszystkich pod jedną, że tak powiem. Ja dostałem kiedyś SMS-a, dużo takich SMS-ów dostaję, jak święta przychodzą. Dostaję SMS-a od jednej z sióstr zakonnych. Czcigodnej matce przełożonej składamy życzenia z całą wspólnotą. Radosnych świąt Wielkanocy. Odpisałem siostro, ja matką przełożoną nie jestem, nawet matką nie jestem, jestem księdzem. Prawda? No bo i się wysłało do wszystkich i mnie się też dostało, że jestem matką przełożoną. No matką przełożoną nie jest. Więc w tych listach jest coś takiego, że z jednej strony jest pewien schemat, ale z drugiej strony są też indywidualne cechy wzięte pod uwagę. Nawet do tego stopnia, że jest jeden z kościołów, któremu się niczego nie zarzuca. Smyrna jest tak mała i tak doświadczona i tak jest uciemiężona, że autor mówi, niczego przeciwko tobie nie ma. A w Laodycei z kolei jest taka pycha i takie zadufanie w siebie, że autor mówi, jesteś bardzo bogaty, ale jesteś biednym człowiekiem. Bo wydaje ci się, że jesteś bogaty, nie jesteś bogaty, jesteś ślepy. Kup sobie ługu i dobrze natrzyj oczy, bo inaczej wyplunę cię z moich ust. Pamiętacie, jest to sformułowanie. Wiecie, jakie tam jest w oryginale greckim? Zwymiotuję, zżygam się tobą. Bardzo mocne słowo. Bardzo rzadkie w Ewangelii, w Nowym Testamencie. Wyrzucę cię z moich ust. To tak ładnie brzmi, no oględnie. Tam jest wyrzygam cię to słowo. Ja wiem, że to źle brzmi, ale tak jest w oryginale. I teraz mamy tę zasadniczą część 4.1 do 22.5, czyli ten korpus apokalipsy zasadniczy. Wizję walki i zwycięstwa. To słowo wizję walki i zwycięstwa zaczerpnąłem oczywiście od profesora Waniego. Bardzo mi się podoba ten tytuł. Czasami jest inaczej to nazywane, ale wydaje mi się bardzo dobry. Kochani, i tutaj bardzo ważna rzecz. Zanim będą te wszystkie walki kosmiczne między tymi zwierzętami i tak dalej, mamy wizje wstępne, podstawowe parametry interpretacji historii. I mamy trzy rzeczy. Tron Boży,
widziałem, Jan mówi, że ujrzał tron Boży i wokół cztery zwierzęta i 24 starców. Dalej mamy wizję księgi zapieczętowanej 7 pieczęciami, 7 pieczęci. Często ten obraz się pojawia w kościołach, zwłaszcza w starych bazylikach. Taka księga i takie 7 zwieszonych pieczęci. I potem Chrystus, baranek, stojący jakby zabity. Teraz powiedzcie mi, czy ktoś, kto jest zabity, może stać? Ktoś jest zabity, to leży. Ten baranek stojący jakby zabity, to jest Chrystus zabity i zmartwychwstały. Przepiękna, głęboka symbolika. Za chwilkę o tym będziemy mówić. Czyli zanim nam się historia rozpocznie, to mamy tron Boży, księga zapieczętowana, Chrystus baranek. Co to znaczy? Bardzo ważna rzecz. Podczas gdy ty walczysz tutaj na ziemi, zmagasz się, żeby zachować twoją wiarę, żeby żyć uczciwie, tam na górze już na ciebie czekają. Kochani, Apokalipsa to jest jedyna księga w Nowym Testamencie, w której opisane jest to, co dzieje się po zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Ewangelie kończą się na zmartwychwstaniu. Dzieje apostolskie, listy świętego Pawła i apostołów opowiadają nam o Kościele, prawda, który żyje na ziemi. Apokalipsa mówi nam, co się dzieje tam, wysoko. Mówi nam o tym, że baranek zasiada na tronie, że na tym tronie już siedzi, że ta księga, którą są losy świata, jest otworzona i że On jest zabity i zmartwychwstały jednocześnie. Czy jest taka scena w Ewangelii, gdzie śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa są w pewnym sensie razem? Pamiętacie, jest taki moment, kiedy możemy oglądać Chrystusa i zmartwychwstałego, i ukrzyżowanego jednocześnie. Brawo, bardzo dobrze, dziękuję. Bardzo dobra odpowiedź, tak jest. Kiedy Jezus pokazuje się i pokazuje rany, jest zmartwychwstały, przechodzi przez zamknięte drzwi, ale mówi, zobaczcie, popatrzcie na moje rany i na bok. Bo potem w historii teologii zrodzi się dylemat Chrystus historii i Chrystus wiary. Protestanci powiedzą, chrześcijanie sfrustrowani po tym, jak Jezus został ukrzyżowany, odwymyślili sobie historyjkę zmartwychwstania, żeby się pocieszyć. No bo jak tu zaakceptować takiego mistrza, który został zabity? Kochani, w teologii, teologowie narobili wiele zła też. I może dobrze się stało, że niektóre książki, niektórzy ich nie znają i nie czytali. To przynajmniej w głowach nie namieszało. Są takie książki, które narobiły wielkiego zła. I są tacy, którzy twierdzą, to są bajki, zmartwychwstały Pan to jest wymysł. Odwymyślili sobie. Przemienienie pańskie? Nie, no to słońce padło z takiej strony, tak się wydawało. No też czasem prześwituje ubranie, jak słońce pada. Jezus po wodzie chodził, gdzie tam po wodzie chodził? Tam było płytkie dno, to tam ta mielizna była. A oni się przestraszyli i zobaczyli, że on po wodzie chodził. Takie rzeczy są w książkach. Ale to już w pierwszym wieku było. Jezus umarł, gdzie tam? Wcale nie miał ciała, tylko taka gra była. On tak się ubrał. Są takie rzeczy. A tutaj właśnie jest zabity i zmartwychwstały jednocześnie, który trzyma w ręku księgę i siedzi na tronie. Pan historii. Pan historii. Diabeł będzie się wściekał, będzie walczył, ale on już zwycięży. I to jest niesamowicie ważne przesłanie Apokalipsy. Moi drodzy, kiedy w 40 roku Francja została upokorzona przez Hitlera, Hitler wszedł do Paryża, zdjęcia Francuzów, którzy płaczą, jak jest parada hitlerowców pod łukiem, pod wieżą Eiffla, słynny rząd Charlesa de Gaulle'a w Londynie, prawda? I wiecie zdanie, które Charles de Gaulle powiedział wtedy do Francuzów. Ono jest niesamowicie piękne. Powiedział tak. Francja przegrała bitwę, ale nie przegrała wojny. I rozpoczął się ruch oporu, prawda?
Parafrazując, możemy powiedzieć, diabeł jeszcze nie jedną bitwę zwycięża w naszym życiu. Bo upadamy, czasem pokusa zwycięża, taka czy inna. Czasem zamiast za Jezusem idziemy za innym głosem. To jest nasze doświadczenie, słabych ludzi, grzesznych. Diabeł czasem jakąś wojenkę zwycięży, ale bitwę już przegrał. Definitywnie jest kretesem. I dlatego Apokalipsa zaczyna się od tej wspaniałej wizji baranka na tronie, który już zwyciężył, który już otworzył pieczęcie, który już zna historię, który już umarł i zmartwychwstał, bo jest, leży zabity. Stoi i leży jednocześnie, czyli jest to, co tutaj powiedzieliśmy sobie, tak jak w Wieczerniku. Mówi, zobaczcie, ja żyję i pokazuje im rany. Kiedy Jezus chodzi do Wieczernika, wracając do tego obrazu, pamiętacie, jakie słowo wypowiada do uczniów? Pokój wam, szalom alechem. W języku hebrajskim słowo szalom, rzeczownik szalom, pokój, pochodzi od takiego czasownika szalam, który oznacza dosłownie wyrównać dług, zapłacić dług. Ktoś powie, co to ma wspólnego? Właśnie to jest pokój. Jezus mówi, zobaczcie, jesteście wolni, zapłaciłem za was cenę. Jesteście wolni. A to jest cena waszej wolności. Czyli kiedy czytamy Apokalipsę, to po tym przesłaniu do siedmiu kościołów mamy tę przepiękną wizję baranka, który niejako pokazuje nam klimat tego, co się będzie działo teraz. Ty walcz, ty się zmagaj, ty daj świadectwo, ale ja już na ciebie tam czekam na górze. Rozumiecie? To jest nadzieja Apokalipsy. I jaki tu pesymizm. I potem właśnie jest siedem pieczęci. Jest tak zawsze, że są te główne elementy, siedem pieczęci i tak dalej, zobaczymy to za chwilę. Mamy tak zwaną prezentację globalną, czyli najpierw się opisuje, a potem już się tylko przypomina. Na przykład pierwszy raz opis baranka tutaj jest bardzo szczegółowy, a potem już jest tylko baranek. 29 razy w całej Apokalipsie ten baranek się pojawia. Tylko za pierwszym razem jest opisany, a potem to już tylko się go przypomina. Siedem trąb. Potem mamy potrójny znak. Pierwszy znak, to ten tekst tu wszyscy znają. Niewiasta obleczona w słońce, a księżyc pod jej stopami i na jej głowie wieniec z gwiazd 12. O kim mówi ten fragment? Kto to jest ta niewiasta? A to nie jest Maryja. Maryja jest w sensie symbolicznym. Ta niewiasta obleczona w słońce, która rodzi, to jest kto? Kościół. Kościół, kochani. Maryja jest symbolem Kościoła, jest ucieleśnieniem Kościoła, ale ten tekst nie mówi o Maryi. Wiedziałem, że mi tak odpowiecie. Bo tak wszyscy myślą, czytamy ten tekst w uroczystość Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Maryja jest tylko znakiem Kościoła. Z gwiazd 12. Co to jest tych 12 gwiazd? 12 apostołów Baranka i 12 pokoleń Izraela. Zgadza się. Lud Starego i Nowego Przymierza. To Kościół, który rodzi. Jak Kościół śpiewa podczas Paschy? Oto są baranki młode, które od źródła dopiero co wychodzą. To jest jeden z najpiękniejszych obrazów liturgii chrzcielnej. Kościół jest jak matka, która rodzi dzieci. W źródle paschalnym, w źródle chrzcielnym. Coż pięknego. Ja wiecie, ze wszystkich czynności takich kapłańskich to bardzo kocham chrzest. No, nie mam wiele okazji, bo w seminarium to wiadomo, że nie ma. Natomiast jak czasem w parafii jestem gdzieś i przy okazji na jakiś tam probor zaprosi na niedzielę, czy odpust jakiś, czy cokolwiek, jeśli jest chrzest, ja się tak cieszę jak dziecko. Chyba bardziej się cieszę od tego dziecka. I wiecie, i leję to wodę tyle, żeby jak najwięcej było, bo tak mi się to podoba. Bo to jest jakby matka, która rodzi. To jest coś przepięknego.
To jest właśnie Kościół. Potem mamy drugi znak, smok. Smok, który ucieleśnia kogo? Diabła. W Apokalipsie znajdziemy, że to jest smok starodawny, który zwie się jak? Diabeł i szatan. Jaka jest różnica pomiędzy diabłem a szatanem? Który jest w smoku ucieleśniony. Jaka jest różnica? Żadna. Słowo szatan, może warto to pamiętać, pochodzi od hebrajskiego terminu szatan i oznacza w języku hebrajskim przeciwnika. To znaczy szatan. Ten, który się sprzeciwia. Tylko trzeba uważać, żeby nie pomylić, wiecie? Bo w języku hebrajskim jest taka literka shin, którą się pisze jako taką łapkę. Tam będzie w niektórych miejscach. I tylko taki punkcik jest, jak się go napisze z prawej, to jest literka shin, tak jak szalom czy szatan właśnie. Ale jak się napisze literkę, tę kropkę z prawej strony i będzie satan, to wiecie, znaczy satan? Znaczy sikać. Czy pewnie co innego. I na przykład jak się mówi o mężczyznach w Starym Testamencie, to można powiedzieć, że mężczyzna to jest zakar. Można powiedzieć, że to jest haisz. Ale jest też takie sformułowanie satan bekir, dosłownie tłumacząc ten, który sika na mur. I to się tłumaczy mężczyzna. Także w tłumaczeniu mamy czasem problem, bo jak ja bym przeczytał coś takiego w kościele i Pan wezwał wszystkich sikających na mur, prawda? Dopiero byłby ubaw w kościele. A dokładnie tłumacząc, tak to właśnie jest. Tłumaczymy to jako mężczyzna po prostu, nie ma innej drogi. Więc szatan to znaczy po hebrajsku przeciwnik, a diabeł, diabolos, dokładnie to samo, tylko po grecku. Diaballo to znaczy rzucać się w poprzek. Tak jakby Tomek chciał wejść tutaj do tego pomieszczenia, a ja bym powiedział, a właśnie, że nie wejdziesz. I tak jak Rejtan by mu się rzucił w poprzek i powiedział, nie wejdziesz. To znaczy słowo diabolos, czyli przeciwnik. Czyli i diabeł, i szatan to jest dokładnie to samo, tylko szatan to jest słowo pochodzenia hebrajskiego, a diabeł to słowo pochodzenia greckiego. Oto cała różnica. Potem trzeci znak, aniołowie z siedmioma pucharami, to jest gniew Boży. Tutaj mamy najwięcej tych walk, zmaganie się. I potem zobaczcie, od rozdziału 17 do 22 mamy ostateczną interwencję zbawczą Baranka Chrystusa, ukaranie Babilonu i tryumf Nowego Jeruzalem. Czyli z samej struktury Apokalipsy wynika to potężne przesłanie nadziei, o którym mówiłem. Cała ta historia od siedmiu pieczęci aż dotąd, muszę przeskoczyć, bo mi się nie zmieściło, dzieje się pomiędzy barankiem, tronem, a Nowym Jeruzalem. Czyli ostateczne zwycięstwo jest baranka. I powiedzcie mi, gdzie tu jest pesymizm? Jeżeli ja się z czymś zmagam i na końcu odnoszę zwycięstwo, to co ja pamiętam? Ja pamiętam zwycięstwo. Jak drużyna gra i w ostatniej chwili strzela bramkę, to kto pamięta, że patałaszyli przez całe 90 minut? Bramka się liczy na końcu, tak czy nie? No tak to funkcjonuje. Człowiek się denerwuje, znerwia się, a potem na końcu mówi, a tam dobra, strzelili, niech będzie. Więc Apokalipsa troszkę tak funkcjonuje, czyli to jest księga, która patrzy złu prosto w oczy, nazywa jej po imieniu. Ale pokazuje, jaka jest kolejność. I drogą wejścia w tę orbitę zwycięstwa baranka jest droga siedmiu kościołów, czyli droga nawrócenia, spojrzenia na własne życie i uczciwego stanięcia w prawdzie. Znam Twoje czyny, wiem to, to i to o Tobie, ale wiem też to, to i to. Na przykład w liście do Efezjan, znam Twoje czyny, Twój trud, Twoją wytrwałość, Twoje hypomone, to trwanie w tej presji, prawda? Ale mam Tobie do zarzucenia co? Że odstąpiłaś od pierwotnej miłości. Bardzo wzruszające jest to słowo. Ta pierwsza miłość, to zakochanie, to narzeczeństwo, ta pasja. Wiecie, jak zostałem księdzem, to o jedną rzecz prosiłem Pana Boga i mówię Wam tutaj szczerze. Mówiłem, Boże, wyzwól mnie od rutyny. Ja już nie mówię o jakimś odejściu, bo to w ogóle nie wyobrażam sobie, ale żeby nie być, wiecie, takim byle jakim księdzem. Stanę przy odprawie i
Ja sobie nie wyobrażam tego. Ja nie wyobrażam sobie, mówiłem to też w ubiegłą niedzielę w Miłosierdziu, żebym ja mógł wyjść do ołtarza czy do ludzi, nie kochając słowa, czy nie kochając Eucharystii, czy nie kochając ludzi. Ja bym się zamordował. Ja nie wyobrażam sobie takiego życia. Żebym ja robił coś, do czego nie mam pasji, przekonania. Ja bym się zamęczył. Bo ja się cały angażuję, więc ja bym się... Ja bym się udusił. Sam sobie bym się udusił. Ja nie wyobrażam sobie takiego życia. I w Apokalipsie mamy właśnie to. Jeśli ty chcesz wejść w orbitę baranka, to ty musisz naprawdę w swoim życiu przyjąć Jego. I wtedy nie bój się tej walki. Ona będzie. Będziesz się zmagał, ale dasz sobie radę, bo baranek na ciebie na górze czeka i niebieskie Jeruzalem zejdzie też i do ciebie. To jest przesłanie Apokalipsy. To nie jest przesłanie na zasadzie, a nie przejmuj się, nic się nie stanie. Stanie się, krew się poleje, może się polała. Bo nawrócenie to nie jest łatwy proces. Trzeba odciąć coś. I czasem odcięcie boli, boli strasznie. Bo my jesteśmy przyzwyczajeni, jeśli czasami bardzo kochamy niektóre nasze grzechy i nasze słabości. Trudno nam się z nimi rozstać. Bo nam się po prostu wygodnie żyje. Bo ja taki jestem, no ja taka jestem, no ja jestem nerwowy, no taki jestem, to życie narodu, bo taki jest. No weź się za siebie, możesz być lepszym człowiekiem, ale to kosztuje pracy. I Apokalipsa właśnie ma to do siebie, że pokazuje, że ten Kościół, on nie zginie, on będzie trwał, on będzie walczył, on będzie świadectwem, no ale historia zrzuca wyzwania. Rzuca wyzwania. Urodziłem się w 1966 roku, pamiętam dobrze PRL, pamiętam jak Wojtyła został papieżem, to ja pierwszy raz w życiu słyszałem to słowo Wojtyła, nie wiedziałem, co to w ogóle jest. Pamiętam, jak myśmy się cieszyli, jaka to duma nas rozpierała. Wielu z was pamięta to, jak ludzie biegali od domu do domu, mówili, Wojtyła został papieżem. Kto taki Wojtyła? A dzisiaj my musimy udowadniać, że Wojtyła nie bronił najobrzydliwszych rzeczy. To się nie mieści w głowie. Do czego myśmy doszli? Mam kolegę z Meksyku, który czasem dzwoni do mnie tutaj różne pory dnia, wiecie, to jest ciekawe, mieć tych przyjaciół za granicą po tamtej stronie, to czasem człowiek nocy nie może spać, ale dobre. Taki José Luis Ferdinand Alonso. I zadzwonił, pyta się, mówi, słuchaj, co się u was wyrabia? Co wy z tym papieżem zrobiliście? Co to w ogóle jest? Oni w Meksyku to Jana Pawła II bardzo kochają, bardzo czczą. Mówi, co wyście zrobili? Co to się u was dzieje? To tylko taki przykład. I to są wyzwania, kochani, dzisiejsze. Pamiętacie, ksiądz Jerzy Popiełuszko, wspominany już przeze mnie, bardzo mi bliski, bardzo. Jak został oskarżony o to, że miał w swoim mieszkaniu ładunki wybuchowe, jakieś tam damskie elementy ubioru. Ciekawe było, że agenci przyszli i bardzo szybko to znaleźli. Ciekawe, jak oni to szybko znaleźli. Sami podrzucili, to wiedzieli, co to jest. I ludzie w kościele Stanisława Kostki śpiewali Boże coś Polski, pokazywali i wyrażali solidarność z księdzem. Gdyby dzisiaj w moim pokoju coś takiego znaleziono, to wiecie, co by ludzie powiedzieli? A wydawał się nie najgorszym księdzem, a jednak on też. Tak by powiedzieli. I udowodnij komuś, że nie jesteś żyraf. Bo dzisiaj inaczej się podchodzi do pewnych rzeczy. Tamten czas miał swoje problemy. Kiedy proboszcz chciał odbudować kościół, to musiał chodzić, prosić, Pan Bóg wie, co robić. Dzisiaj nie ma problemu, ale są inne. I każdy czas ma swoje wyzwania, dlatego Apokalipsa zawsze będzie tekstem aktualnym. Bo te wizje walki, zwycięstwa, te siedem czasz plag i te bicze wszystkie, i te wszystkie rzeczy, one zawsze będą. Będą zmieniały kształt, ale będą. Natomiast do nas należy pamiętać, że baranek już zwyciężył i że niebieskie Jeruzalem jest w naszym zasięgu. To jest nasza rola. I to wszystko, moi drodzy, właśnie podsumowanie tego,
Gdy na ziemi toczy się walka, śmiertelny uścisk, walki dobra ze złem, prawdy z fałszem i tak dalej. Na górze w niebie baranek już triumfuje, szatan już przegrał. To jest istota przesłania nadziei. To nie jest tak, że będzie ci zawsze łatwo, pięknie i przyjemnie. Nie, nie, nie. Nie. Ale to jest istota, że zwyciężysz, bo On już zwyciężył. I teraz przejdźmy do tego, co jest taką kwintesencją, i to jest ostatni aspekt, o którym będziemy mówić dzisiaj. Kochani, symbolika Apokalipsy świętego Jana. Apokalipsa jest dziełem symbolicznym, to specyficzny rys tej księgi. Istnieje w niej wprost niebywałe nagromadzenie symboli, które niektóre są, znaczy symbole są znakami umownymi, wszystkie, pokazują na pewną rzeczywistość, którą lepiej się wyraża symbolem niż jakimś słowem. Na przykład pamiętam taką reklamę, jak byłem we Włoszech, Il rumore della salute, czyli głos zdrowia. Jak wygląda głos zdrowia? No jak wygląda głos zdrowia? I pamiętam, jak wygląda głos zdrowia, tam reklamowali jakąś pastę do zębów, jakiś Oreal czy coś takiego to było. I jak to wygląda ten głos zdrowia? No dziewczyna, oczywiście bardzo ładna, która tak wiecie, gryza takiego jabłka, daj, tak to jabłko gryzie, zdrowe to jabłko, takie twarde, zielone. Widać, że zdrowe zęby. No to jest głos zdrowia, prawda? No aż mi było przyjemnie popatrzeć. Tam jabłko jak jabłko, ale dziewczyna naprawdę ładna. Więc symbol, czasem taki obraz, prawda, jest o wiele bardziej skuteczny. On taki wywiera automatyczny wpływ na naszą wyobraźnię. I w mentalności semickiej, czyli żydowskiej, właśnie symbol jest ważny. Zobaczcie, Grecy znali język filozoficzno-abstrakcyjny. Piękno, kalos kajagatos. Choantropos kalos kajagatos, mówił Platon, czyli człowiek piękny i dobry. A teraz co znaczy piękny? No, dla jednego piękne to jest na przykład taki Chrystus, dla innego piękny będzie to, powiedzmy, no, dla przykładu. Prawda? To nie jest oczywiste. Dla kogoś piękno może być czymś, co dla kogoś innego wcale piękne nie jest. Żyd, jaki chciał powiedzieć swojej żonie, że jest piękna, to mówił, że jest tak piękna, jak krowa swojego sąsiada, która jadła trawę i była zdrowa. No tak mówił. Ja też bym, jakbym tak powiedział jakiejkolwiek kobiecie, to podejrzewam, że przyjaźń by się skończyła. No bo ale oni tak mówili, bo to było takie bardzo bezpośrednie. Więc język abstrakcyjny, Żydzi takiego języka nie mieli. Rzym to miał język prawniczy, dura lex sed lex. Słowo ite missa est to jest skończyło się. Ite missa est, czyli dajcie spokój, idźcie sobie, bo się już skończyło, już na nic nie czekajcie. My to tłumaczymy, jesteście posłani, idźcie w pokoju Chrystusa. Dobrze, pięknie, pięknie. Ale to jest ite missa est, czyli idźcie sobie, bo to się już skończyło, wystarczy, idźcie do domu. Zdecydowanie, prawda? Rzymianie mówili dura lex sed lex, twarde prawo, ale prawo. Podoba się, nie podoba, ale prawo jest takie, masz go przestrzegać i koniec. I teraz tworzywem literackim Apokalipsy są właśnie słowa, proroctwa, ekstazy, symbole. I wiele z tych symboli zostało zaczerpniętych ze Starego Testamentu, zwłaszcza od proroków, ale właśnie z apokaliptyki żydowskiej i też z pewnej kultury. I musimy uczciwie sobie przyznać, że niektórych nie możemy rozszyfrować, gdyż zaginął klucz hermeneutyczny. My żyjemy w innych czasach. Ja pamiętam, jak byłem we Włoszech na uczelni, no i w pokoju tam w kolegium, gdzie mieszkałem, miałem przy swoim nazwisku, umieściłem biało-czerwoną flagę. Bo zawsze tęskniłem za krajem, zawsze się identyfikowałem. I pamiętam takiego Brazylijczyka, który mówi, no ale po co ci to potrzebne? To takie ważne, skąd jesteś? Mówię, dla mnie tak, a dla mnie to nie. A dla mnie tak. I żeśmy wiele razy dyskutowali. I
wierzcie mi, no jak możesz przekonać? No. Byłem w Warszawie, jechałem tramwajem, jechałem tak jak teraz w garniturze w koloradce. Pewien pan stał przede mną, tramwaj szarpnął, ja się trochę na niego tak oparłem, bezwładem, tam tak musnąłem go tylko. On się do mnie bardzo wulgarnie odezwał, co się pchasz zboczeńcu, powiedział to trochę inaczej. I taka starsza pani mówi do mnie, mówi, księże, mówię, wyciągnąć te białe, bo to pogańskie miasto. Mówi. Nie wiem, czy ktoś z Warszawy jest, nie daj Boże. Mówi, to pogańskie miasto. Ja mówię, proszę pani, nie po to zakładałem, żebym zdejmował. No to noś, to jeszcze ci dołożę. A dziękuję. I tak mnie pani pocieszyła. Co chcę powiedzieć? Po co się narażać? Zdejmij to. Ja wiem o tym, że jakbym założył koszulkę w kratkę, to by się nikt nie czepiał. No ale ja mam też swoją tożsamość. To, co ja mam to zakładać po to, żebym potem to chował, to jaki to ma sens? No to lepiej wcale nie zakładać. Ja do kleryków też mówię, wiecie, tak między nami mówiąc. Czasami po tych obuczynach te sutany niosą, płaczą, te mamusie wszystko, mój Boże, trzeba pompować łzy z kaplicy, żeby się nie potopić w tych łzach. A potem zdejmują. Ja mówię, bracia, ktoś was w Kauflandzie poznają, że wy klerycy. Co tu się ukrywać? Odtąd ten szalik sobie ukręci. No człowiecze, toś ty po gębie widzę, że jesteś kleryk. No i co ty się powiesz? Więc chodzi o to, że to jest kwestia pewnego podejścia i dla kogoś coś jest ważne, dla kogoś nie. I pewne znaki, które były dla nich ważne, dzisiaj dla nas nie są ważne. I my musimy to przyjąć, że czasem spotykamy się w tych tekstach z trudnością interpretacji. To trzeba też spokornie przyjąć. Nie wymądrzać się. Są rzeczy, które pozostaną tajemnicami dla nas. Ale na pewno nie są to jakieś fundamentalne rzeczy, na pewno. Moi drodzy, jakie są symbole apokalipsy i kategorie? Mamy 6 takich głównych kategorii symboli. To jest bardzo ciekawy aspekt. Pierwsze to są symbole biblijne. Za chwilkę wyjaśnimy sobie, o co chodzi. Symbole kosmiczne. Symbole teriomorficzne, czyli zwierzęce. Terion to w języku greckim zwierzę. Chromatyczne, czyli kolory. Numeryczne, czyli liczby i symbole antropologiczne, czyli aspekty wzięte z życia człowieka, antropos, prawda? 6 kategorii symboli. Teraz sobie je pokrótce przedstawimy. Pierwsze, podstawowy budulec symboli to są księgi Starego Testamentu, Daniela, Ezechiela głównie, Zachariasza też. I na przykład zobaczcie jako przykłady. W Ezechielu 2:3 mamy spożycie księgi, zjedzenie zwoju, tak samo w Apokalipsie. W Ezechielu 1:4 zwierzęta, w Apokalipsie też. Posąg, bestie, to wszystko już się znajdowało wcześniej. Czyli Apokalipsa nie wymyśla wielu rzeczy, tylko po prostu czerpie z tego, co już było. I teraz to pominiemy, żeby już nie tracić czasu. W wielu miejscach sam autor wyjaśnia symbole, jak one wyglądają. Na przykład tutaj, a 7 świeczników to jest 7 kościołów. No sam to mówi. Wielki smok, wąż starodawny, który zwie się diabeł i szatan, zwodzący całą ludzkość. Mamy wyjaśnienie, prawda? Wody, które widziałeś, gdzie nierządnica ma siedzibę, to są ludy i tłumy, narody i języki, a niewiasta, które widziałeś, jest to wielkie miasto mające władzę królewską nad królami ziemi. Babilon albo Rzym. Rzym leży blisko morza, Ostia, a Babilon, pamiętacie, Tygrys i Eufrat, dwa potężne źródła wody. Dano małżonce baranka przyobleć bisior lśniący i czysty. Bisior bowiem oznacza czyny sprawiedliwe święty. Bisior to jest taka tkanina, która robi się z małży. Ona jest niesamowicie trudna w zrobieniu i bardzo, bardzo śliska. Na bisiorze nic się nie utrzyma. Chusta z manopello według wszelkiego prawdopodobieństwa jest z bisioru. I to, co jest niezwykłe, to jest, że na niej jest wizerunek jakikolwiek, bo na tym nie da się nic
wytworzyć. Ona jest taka, bo to takie małe, że one taką wydzielinę wydzielają, ona usycha i później się to robi. To jest bardzo, 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 bardzo trudna, bardzo droga tkanina. Bisior jest symbolem przepychu, takiego super bogactwa. To nawet nie bogactwa, tylko takiego, wiecie, takiego super bogactwa. Symbole biblijne. Spożycie księgi. Przyswojenie sobie treści. Co to znaczy spożyć księgę? No nikt nikogo nie namawia, żeby papier zjadać. Kiedyś, wiecie, byłem świadkiem takiej rozmowy, dwie starsze panie, ale żebym tego nie słyszał, to bym nie uwierzył. Rozmawiały, bo jedna czytała widać Pismo Święte i wpadła na Apokalipsę. I mówi, kumo, ale jak to miał tą książkę zjeść? No tak napisane. Ale to mu nie zaszkodziło potem? A ta druga mówi, wie pani co? Nie, to o co innego chodzi. To na pewno jest, mówi, symbol w tabernakulum, jak ksiądz taką dużo puszkę ma, tam są te hostie i one pewnie zatęchły. Więc ja, ponieważ byłem blisko, pozwoliłem sobie się wtrącić i mówię, słuchajcie, kochane panie, to nie tak. I jedna tak patrzy na mnie, patrzy i mówi, nie, to za mądre, co ksiądz mówi, nie. To musiał zjeść ten papier, ale dlaczego miał ten papier jeść, prawda? Spożycie to jest przyswojenie treści. I w księdze proroka Ezechiela jest, że spożył księgę i ta księga była najpierw słodka, potem stała się gorzka. Słodka, bo się chętnie zjadało, ale potem jak sobie uświadomiłeś, co tam było, stało się to smutne. Tęcza koło tronu, znak pokoju i miłosierdzia, rodzaju 9:9-17. Egipt to symbol niewoli. Sodoma i Babilon to miejsce zepsucie. A my tak nie mówimy czasem, to istna Sodoma. Co mamy na myśli? Tam się dobrze dzieje? Że się źle dzieje. Popatrzcie, kochani, Ezechiel 2:8-10. Otwórz usta swoje i zjedz, co ci podam. Popatrzyłem, oto ręka była wyciągnięta w moim kierunku, w której był zwój księgi, rozwinęła go przede mną, był zapisany z jednej i z drugiej strony, a opisane w nim były narzekania, wzdychania i biadania. Zjedz ten zwój, zjadłem go, w moich ustach był słodki jak miód. Zwoje wyglądały w ten sposób. No kto by jadł coś takiego? To jest oczywiście wzięte z Kumra, to jest autentyczna rzecz. Jeden z najlepiej zachowanych tekstów Izajasza. Pierwsza grota z Kumran, Izajasz, tekst manuskrypt B, czy drugi manuskrypt. Taka jest symbolika tego. 1Q to jest pierwsza grota w Kumran, prorok Izajasz B. I zobaczcie, w Apokalipsie, tam to było u Ezechiela, w Apokalipsie co mamy? Ujrzałem księgę zapisaną na wewnątrz i na odwrocie. Weź ją, połknij, w ustach będzie twoich słodka jak miód. Mamy dosłowne cytaty z Ezechiela. Ale jest coś nowego. Wziąłem książeczkę, stała się w ustach moich słodka jak miód, a gdy ją spożyłem, goryczą napełniły się moje wnętrzności. Tego już Ezechiel nie mówił. Czyli symbol jest, ale on nie jest wzięty tylko, skopiowany, ale jest też przeinterpretowany. Jak myślicie, skąd jest ta gorycz? To są te cierpienia, te prześladowania, o których mówiliśmy. Bo ta książeczka co mówi? Umrzesz, musisz przejść przez tą próbę. Jezus na ciebie czeka, ale przez próbę musisz przejść. Tęcza. Dlaczego symbolem przymierza była tęcza? Bo ona wyobraża łuk bez czego? Bez cięciwy. Tęcza jest od jednego krańca do drugiego, nie ma cięciwy, czyli jest to łuk rozbrojony. Dlatego jest symbolem pokoju. Piękny obraz. A tęcza dookoła tronu, podobna z wyglądu do szmaragdu, tęcza była nad jego głową, oblicze. Czy to jest przymierze? Tam, gdzie się mówi o tęczy, to Bóg, który przynosi pokój. Ale dzisiaj słowo tęcza też nabrało innego znaczenia. Oto ja zawieram przymierze z waszym potomstwem, które po was będzie. Prawda? Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między mną a ziemią,
gdy rozciągnę obłoki nad ziemię, gdy ukaże się ten łuk na obłokach, wtedy wspomnę o przymierzu, które zawarłem i nie będzie już wód potopu. Łuk jest odłożony, tęciwa jest wyrzucona, jest tylko zakrzywiony kształt, nic więcej. Znak pokoju, przepiękne to jest. Zwłoki ich leżeć będą na placu wielkiego miasta, które duchowo zwie się Sodoma i Egipt, gdzie także ukrzyżowano ich Pana. Z czym jest związane ukrzyżowanie? Z Jerozolimą, która staje się miastem, które katuje, niszczy swojego najpiękniejszego przedstawiciela Jezusa. Staje się miastem występku, tak jak to była Sodoma. Czyli zobaczcie, jaki to jest potężny znak. To, co jest znakiem przymierza, miłości, Jeruzalem staje się Sodomą i Egiptem. Ciary przechodzą. To jest bardzo mocne sformułowanie, bardzo mocne. Symbole kosmiczne, elementy kosmosu, to jest drugi typ symboli, czyli mamy elementy biblijne i jak się czyta Apokalipsę, to trzeba bardzo uważnie czytać, bo wiele z tych rzeczy mamy we wcześniejszych pismach w Biblii, w prorokach przede wszystkim. Potem mamy symbole kosmiczne, niebo. Niebo to sfera przebywania Boga, zawsze tak było. Ziemia, człowiek, prawda? Powietrze, sfera bytu wyższych od człowieka, ale zależnych od Boga, bo powietrze jest pomiędzy niebem a ziemią, tak? Czyli wyżej od człowieka, niżej od Boga. Coś pośredniego i w powietrzu nie wiadomo co lata. Od powietrza, głodu, ognia i wojny. Co to jest powietrze? To jest tutaj to mamy synonim zarazy, prawda? Synonim jakiegoś czegoś, co gdzieś tam jest, my nie mamy na to wpływu. Wydarzenia kosmiczne, zobaczcie, czarne słońce, księżyc oblany krwią, trzęsienia ziemi. Nie wiem, czy kiedyś widzieliście zaćmienie słońca, takie całkowite. Ja raz w życiu widziałem w Alpach. Wrażenie jest ogromne. I też, jak jest zaćmienie księżyca, to jak się wycofuje ten cień, to taki czerwony on jest. Ja pamiętam, kiedyś taki mały chłopak byłem, bałem się po prostu. A jak było zaćmienie słońca, wiecie, wierzcie mi, raz w życiu to przeżyłem, to było 14 sierpnia 2000 roku w Alpach byłem wtedy z młodzieżą, z Włochami i tam było prawie całkowite zaćmienie. To był taki pas, ludzie z całego świata przyjeżdżali, tam mnóstwo było samochodów. I to robiło wrażenie, bo kiedy to słońce tak się zaczęło chować, zrobiło się chłodno przede wszystkim, naprawdę, w środku dnia. Ptaki zaczęły jakoś tak się dziwnie zachowywać. Koty i psy, psy wyły. Koty biegały, tak nie wiadomo czego chciały. I powiem wam szczerze, że jak się to słońce pokazało, znowu też się ucieszyłem trochę. No, stary człowiek, już mogę powiedzieć, wiem wszystko, co się dzieje, ale to takie nieprzyjemne jest. Cóż się dziwić ludziom w tamtym czasie? Pamiętacie w Faraonie ta scena, gdzie kapłani manipulują, żeby doprowadzić do rewolty wtedy, kiedy jest zaćmienie księżyca, słońce. Oni doskonale wiedzą, co to jest. I wychodzi kapłan, pamiętacie? I mówi Pawłowski, fantastycznie gra tę scenę. Zmiłuj się, o wielki Ra. A oni leżą w tym prochu, w pyle, już nigdy więcej tego nie zrobimy. Bo to robi wrażenie. Więc ja się wcale nie dziwię, że porównuje się do tego. I teraz brać to jako coś dosłownego. Nie można tego robić. Ukazało się wielkie trzęsienie ziemi. Słońce stało się czarne jak jesienny bór. Ja trzęsienie ziemi w Rzymie też dwa razy przeżyłem. To było wtedy, kiedy było trzęsienie ziemi w Akwili. Tam się wtedy szkoły zawaliły, tam zginęło prawie 50 osób. W Rzymie w nocy, pamiętam, tylko ci położyłem spać. To było tak między około godzin 3:00. I czuję, że mi łóżko się porusza. Wiecie? To jest tak okropne uczucie. I miałem taką, ale jaki człowiek nieracjonalny wtedy jest. I miałem taką szafkę, na której stała drukarka od komputera, a na górze taki kwiatek miałem. I ja pierwsza rzecz, którą pomyślałem, to żeby ratować tę drukarkę od komputera, żeby ten kwiatek nie zleciał do drukarki. Zamiast siebie to drukarki myślałem. I potem przez długi czas wybiegłem na ulicę, ludzi mnóstwo było, domy tak, widać było, tam padło trochę gzymsów. Uczucie jest potworne.
I pamiętam, że przez dłuższy czas potem wydawało mi się, że mi drży wszystko. Ja musiałem patrzeć na inne rzeczy, żeby widzieć, że to się nie rusza, żeby sobie zracjonalizować, że to nie jest częścią ziemi. Strach zostaje. Strach zostaje. A raz spowiadałem, w konfesjonale byłem i pani się spowiadała i w pewnym momencie czuję, że mi wszystko chodzi. A ona mówi, odio, terremoto, trzęsienie ziemi. Ja mówię, pani poczeka, przynajmniej rozgrzeszę. To trwało tak 7-8 sekund, nie więcej, ale to było straszne. To jest, wydaje się, że to wieczność trwa. Teraz jeszcze jedna rzecz ciekawa. Kiedy w Apokalipsie się mówi, że fundamenty ziemi są poruszone. Zobaczcie, tak sobie wyobrażali starożytni świat. Świat, ziemia, to jest płaski taki placek, który znajduje się na palach kolumny ziemi, prawda? Tu jest Szeol, czyli piekło. To na tych palach wszystko jest. Trzęsienie ziemi to co to jest? No ktoś wskoczy do tej wody i zaczyna ruszać, no i się pale ruszają. Tutaj mamy firmament, czyli twarde sklepienie. Wyobrażali sobie, że tu nad nami to jest, w języku hebrajskim się nazywa harakia. I harakia to znaczy coś twardego, pomalowane na niebiesko. I tam są takie otworki i aniołkowie od czasu do czasu zaworek odsuną i leci deszcz albo coś innego, prawda? No tak sobie to wyobrażali. I tutaj mamy właśnie to zamknięte, gwiazdy poprzylepiane, a tutaj na górze Boży tron jeszcze jest, na samym górze. O, proszę bardzo. No tak sobie to wyobrażali i mieli prawo do tego. A czy my dzisiaj z naszą wiedzą, mądrością nie mówimy słońce wschodzi i zachodzi? Czy słońce wschodzi i zachodzi? Nie, słońce jest ciągle w całym miejscu. To my się poruszamy. A przecież zostało nam to w mowie, prawda? Symbole zwierzęce. Baranek, koń, bestie. I tutaj te zwierzęta symbolizują cechy, które mają te ludzie mają te cechy zwierzęce. No, Ezop to samo robił. Krasicki to samo robił. La Fontaine w bajkach tak samo. No. Gołąbek to symbol łagodności. Prawda? Lew to jest symbol odwagi. To symbol siły. No nikt nie powie, jesteś łagodny jak lew. Nie słyszałem czegoś takiego jeszcze. Ale się mówi, jesteś łagodny jak gołąbek. Wiecie dlaczego? Bo Żydzi byli przekonani, że gołębie nie mają żółci. Bo według Semitów to żółć powoduje, że człowiek się denerwuje. My czasem tak nie mówimy, żółć mi się przewraca. Mówimy tak, mówimy tak. Kochani, to wszystko się wzięło stamtąd. Więc zwierzęta są symbolami tych cech, które mają, po prostu. Smok, obraz szatana. Symbolika chromatyczna, kolory. Biały kolor to zawsze jest zmartwychwstanie. Czerwień to krew, czerń żałoba. Ci, którzy stoją przed tronem, jak są ubrani? Jakie mają szaty? Białe. Oczywiście, że białe. A ten jeździec na koniu, który jedzie, aby rzucać z wojny, jaki ma kolor? Czarny. Bo jest śmierć. I chyba najciekawszą symbolikę przedstawia nam, tutaj przeskoczymy, przedstawia nam, kochani, symbolika numeryczna, czyli liczb. To jest bardzo ciekawe. Muszę wam powiedzieć jedną rzecz na początek. Otóż Semici używali takiej techniki, nazywa się gematria, czyli przypisywanie każdej literze alfabetu wartości numerycznej. W języku hebrajskim nie mamy liczebników. Mamy litery, które mają wartość numeryczną. Zresztą w języku greckim jest podobnie. Na przykład pierwszy list świętego Pawła do Koryntian to jak jest po grecku? Pros Corinthians, Corinthus, alfa. Pros Corinthus, beta. Pierwszy list Jana to jest Joannu, alfa. Joannu, beta, Joannu, gamma, bo są trzy. Tak to jest. Więc zobaczcie, alfa to jest jeden, beta to jest dwa, to jest alfabet hebrajski po kolei, czyta się od prawej do lewej. Więc tu, tu, tu. I potem mamy już te liczby duże, prawda? Niektóre mają po kolei liczby do 10. A potem 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400. I teraz popatrzcie na to. Kilka przykładów. Trójka to symbol Boga. Zawsze tak jest. Symbol Boga.
3,5 roku, mówi się, że coś będzie trwało 3,5 roku. To jest maksymalna niedoskonałość, bo 3,5 to co to jest? Dokładnie połowa czego? Siódemki. Jeżeli siódemka jest doskonałością, to 3,5 jest symbolem absolutnej niedoskonałości. 1260 dni, 42 miesiące. 42 miesiące to jest dokładnie 3,5 roku, czyli dokładnie to samo co tu. Coś będzie trwało 1260 dni. To jest tyle dni roku, czyli to jest rok, to jest 3 lata i 452 dni. Więc to wszystko jest w taki sposób zawoalowane. 4 to jest kosmos, 4 strony świata. 12, mieliśmy to w ubiegły wtorek, środę. 144 tysiące. Świadkowie Jehowy mają problem, bo tak, świat się nie kończy. 144 to jest liczba zamknięta. No i teraz weź człowieku, zrób co chcesz. No też trzeba teraz jakoś kombinować. A co to jest 144 tysiące? To jest 12 pokoleń Izraela przez 12 apostołów przez 1000, czyli stary lud Boży, nowy lud Boży przez nieskończoność. Tłum, którego nikt nie policzy. To jest znaczenie 144 tysięcy. No i słynne 666. Czyli liczby mają nie tylko symboliczne znaczenie. 3,5 to jest doskonała niedoskonałość. 7 to jest doskonałość. 4 to są 4 strony świata, czyli świat. 3 to jest Bóg. Ale potem też na przykład są zawoalowane nazwy i słynne 666. Skąd ono się wzięło? Zobaczcie. Niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga, aby ją żywiono przez 1262 dni. Przez 3,5 dnia oglądano ich zwłoki. Co to znaczy? Przez ograniczony czas. Był pewien czas, kiedy oglądano zwłok. O co tu chodzi? Chodzi o Jezusa ukrzyżowanego. Ciało pozostało na krzyżu przez bardzo krótki czas. Ograniczony. Po 3,5 dniach stanęli, duch w nich wstąpił, stanęli na nogi. Czyli liczby mają znaczenie symboliczne. Ale tu chcę wam coś pokazać bardzo ważnego. Będą deptać święte miasto przez 42 miesiące. Co to znaczy? Przez czas ograniczony. To mogło być półtora dnia. Ale chodzi o to, że jeśli agresja przyjdzie, to oni przyjdą, ale nie będą tam zawsze. To jest przesłanie. I w taki sposób należy to czytać. Ale ciekawe jest przede wszystkim to. Słynne 666. Moi drodzy, kto to jest te 666? To jest Neron. Cesarz Neron. Popatrzcie na tę planszę. Specjalnie ją przygotowałem. Neron Kesar, to jest w języku aramejskim. Neron Kesar. Nun Resz Waf Nun Kof Samek Resz. I tutaj rozpisałem, to jest to samo słowo, tylko rozpisane tutaj. Tutaj macie N, R, W, N, K, S, R. To tak się w języku hebrajskim zapisuje to jego imię. Neron Kesar, czyli Neron Cesarz. I tu jest dokładnie wartość tych liczb. To jest 50, to jest warte 50, mogę tak powiedzieć, to 200, to 6, to 50, to 100, to 60, to 200. Razem daje 666. Czyli ten 666 to jest Neron, który rozpętał straszliwe prześladowanie przeciwko chrześcijanom. I to jest dosłownie to, cesarz Neron, po polsku mówimy, albo Neron Kaisaros po grecku, czyli Neron Kesar. Co ciekawe, jeżeli zapiszemy, tutaj macie to samo, jeśli zapiszemy słowo Neron również jako Kaisar Neos Theos, czyli cesarz, nowy Bóg, albo bestia, zobaczcie, słowo bestia, Terion, jak się porówna wartość liczbową słowa bestia, też daje 666. Czyli 666 oznacza Nerona, cesarza. I ponieważ to był wielki prześladowca chrześcijan, utożsamiano go z diabłem. Czasem też tak mówimy, prawda? Ten człowiek to istnieje diabeł.
Tak się mówi o dyktatorach. Wiecie o tym, że na przykład była prośba z Niemiec od biskupów, żeby świętej pamięci, no jeszcze błogosławionym nie jest, ale miejmy nadzieję, że będzie niedługo, papież Pius XII dokonał egzorcyzmu na Hitlerze. Byli przekonani niektórzy biskupi, że to jest opętanie diabelskie i przysłali papieżowi zdjęcie Hitlera, ale na zdjęciu egzorcyzmu nie można robić. Ale takie przekonanie było, że to jest wcielony diabeł. Więc owszem, możemy tak to interpretować. Kiedyś, wiecie, po jednym ze spotkań biblijnych, i to nie jest żart, dzwoni do mnie mój kolega, bo ja mówiłem na temat internetu, bo niektórzy twierdzą, że w internecie siedzi diabeł. I z czego się to bierze? Wartość numeryczna literki W, to jest ta literka, to się czyta jako W, jest 6. Domena w internecie jak jest? www, tak? 666. Mówią, a w internecie siedzi diabeł. I ja mówiłem dokładnie, że jest odwrotnie. I taki bardzo miły pan zrozumiał odwrotnie to, co ja powiedziałem. Że w internecie siedzi diabeł. No i zadzwonił do mnie mój kolega z parafii i mówi, ty słuchaj, coś ty tym ludziom nam opowiadał. Oni mu twierdzą, że w internecie diabeł siedzi, to ksiądz Skuza powiedział. Mówię, no nie, jak tego Skuza co znam, to nie mógł tego powiedzieć. W internecie nie siedzi diabeł. Diabeł, jeśli już, to siedzi w głowie, zależy jak się go używa. Ja mam dwie ręce, które mogę pobłogosławić i mogę uderzyć. Ja mam język, który mogę użyć do dobrych rzeczy, a mogę użyć do rzeczy najgorszych. Ale niektórzy właśnie www, czyli 666, jeśli już to, nie, to tam nie jest 666, tylko tam jest, jeśli to jest 18, bo tam są trzy literki powtórzone, więc tam nie jest 666, tylko jeśli już to 6 plus 6 plus 6. Ale weź to tłumacz. Więc gematria jest bardzo ważna, bardzo ważna. I za tymi liczbami kryją się konkretne rzeczywistości. Moi drodzy, cesarz Neron to był człowiek, który mając 17 lat został cesarzem. Zabił własną matkę. Kopnięciem zabił żonę w ciąży. To był psychopata, wariat, już tak powiem. A jego nauczycielem kto był? Seneca Młodszy. Jeden z mądrzejszych ludzi Imperium Rzymskiego. Niestety takiego wychowanka się dochował. Miał bardzo dobrego nauczyciela. Nie zawsze wychodzi. I ostatnia rzecz i kończymy, symbolika antropologiczna. Postawy ludzkie, stojąca, kolory szat, miasto to jest być razem, wino to jest radość, relacja małżeńska, miasto, które staje się narzeczoną, uczta, zapraszam na ucztę, to znaczy chcę z tobą być, po prostu. Czyli w Apokalipsie mamy różne symbole. Jeszcze są dwie rzeczy do dopowiedzenia, ale to już innym razem zrobimy, już nie chcę przedłużać. Kochani, apokaliptyka ma swoją logikę i ma też swoją symbolikę. I trzeba to właściwie czytać. Trzeba to właściwie czytać. Chcę wam na koniec pokazać jeszcze jedną rzecz, bardzo piękną. Już tego nie będziemy odmawiać, bo już nie mamy czasu. Ale to musicie zobaczyć. To są ostatnie słowa, ponieważ przed Bożym Narodzeniem się już nie spotkamy, więc tak trochę adwentowo. Ostatnie zdanie Apokalipsy, przedostatnie. Zaiste przyjdę niebawem, amen, przyjdź, Maranata. To przyjdź, to jest w języku aramejskim słynne Maranata. Przyjdź, Panie Jezu. I teraz zobaczcie, to słowo Maranata, które brzmi w ten sposób, w starożytności pisano wszystko razem. Wyrazy były pisane razem. Są dwie możliwości. Jeżeli ja podzielę to słowo Maranata w ten sposób, Maranata, Panie, przyjdź. Imperatyw. Jeżeli ja podzielę Maranata, widzicie ta literka, idzie do drugiego wyrazu. Tu się zmienia, bo w języku hebrajskim niektóre litery są inaczej pisane w środku wyrazu, a inaczej na końcu. Tak jak w Grecji. Mamy Maranata. Pan już przyszedł. I to jest dokładnie to, co się dzieje w liturgii. W liturgii my doświadczamy obecności Pana Jezusa, ale prosimy, żeby przyszedł do nas.
I w Bożym Narodzeniu tak samo. Przecież my nie mówimy, a Pan Jezus się urodzi 25. No, masz tabernakul, w którym on cały czas on jest. Ale to jest pewna pamiątka. Czyli my żyjemy ciągle w takim napięciu pomiędzy tym, co już jest, a tym, co będzie. To, czym jesteśmy, czego oczekujemy. I listy Apokalipsy nas tego uczą. I chcę wam na koniec pokazać pracę domową. Moi drodzy, jest ta pozycja książkowa, którą mam tutaj. To jest ta książka. Jak widzicie, ją można kupić. Dają fronda. Bardzo was zachęcam do lektury tego tekstu. Byłoby to dobre przygotowanie do naszych spotkań. Polecam serdecznie. Ksiądz profesor Chrostowski nie wymaga żadnego opisu i reklamy ode mnie, więc dodam tylko od siebie, że pochodzimy z jednego dekanatu rzekuńskiego, także uważam to sobie za zaszczyt. Ale to taka osobista już nota. Więc, moi drodzy, ta książka jest, bardzo was zachęcam, żebyście ją sobie kupili. Mam nadzieję, że tutaj podczas tych naszych spotkań powiemy sobie więcej rzeczy jeszcze. Natomiast lektura jest bardzo dobra, dobrze się ją czyta. I to są dokładnie listy z Apokalipsy. 7 listów. Na naszych kolejnych 3 spotkaniach będziemy te listy omawiali. Dokończę jeszcze symbol, tam 2 rzeczy są do dopowiedzenia i potem będziemy je omawiali. Ja kończę słowami właśnie tego Maranata, przyjdź Panie Jezu, i przede wszystkim tym, niebo i ziemia nie przeminą, ale słowa moje nie przeminą, jam alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Na końcu jest baranek, a dla nas teraz jest obiad. Bardzo dziękuję.